A, dobra. Lewą to ja... Trzy? Trzy? Ręka za tyłu, tak? Trzy, cztery. Boże, że mordę, jaki gig! Weszło! Kuba, tydzień urlopu, wypocząłeś za wszystkie czasy. Nie. Tęskniłem bardzo za pracą. Ale najbardziej za wami tęskniłem. W ogóle jest w Q&A, bo dzisiaj... Nie kłam. Tęskniłeś za Łodzią, tęskniłeś za UKS-em. Przede wszystkim byłeś nad Bałtykiem. No tak, byłem nad Bałtykiem. No i tam jest... Znaczy nawet nie jest drogo. Jest tak jak wszędzie, tylko gorzej. Znaczy są mniej smaczne rzeczy. Na przykład... Ryba. Ja nie zamawiam ryby. Nigdy. Z założenia. Bo tak, rozumiem, że jest gówniany smak. Zresztą już mówiłem to ci przed chwilą. Jest gówniany smak ryby, ale nie tylko to, że jest gówniany smak, cię powinno odstraszać tej potrawy. Ona jeszcze jest pułapką. Jeszcze ma nafaszerowane tych ości. I ludzie to biorą w tej restauracji. I dubają. Nie, wcale nie jest tak dużo ości. Zobacz, nie? Tam szkielet całej ryby. Możesz anatomii uczyć. To jest ryba. Tu ma, wiesz, każdą kość. Nie. W ogóle bez ości. Wyciąga, nie? Tam dziecko jedno już podjechała karetka, bo oś tam w gardle. Nie, ja to jest nie dla mnie w ogóle. Kompletnie. Na spaghetti, bolognese i na kebabsach. Kebabsach i groskach. Właśnie nigdy nie wiem, czy się różni kebab od groskach. Moim zdaniem Bałtyk w ogóle. Jak jest ta scena z symetrii, kiedy Zborek pokazuje. Tak, to był Zborek, jak on chodzi, a lamusy tylko tak przymykają. Tak. I Bałtyk to jest taki więzienny, wiesz, taki programeczny. Sinice. Metale ciężkie, nie? On Bałtyk byłby w stanie wyjść z każdym morzem na świecie na solo i to wygrać. Jest naprawdę niezniszczalny, potężny. Ale... Zamknięte morze, słaby przepływ innych wód, brud, ciężarem to wszystko wytrzymuje ludzie i tak tam jeżdżą. Nie, muszę przyznać, że bawiłem się dobrze. Ostatniego dnia na przykład. Ja się bawiłem dobrze. Bo już wracałem, bo już jechałem autem. Lubię jeździć autem bardzo. Pierwszego dnia się bawiłem, bo jechałem. Znaczy nie, no tak zupełnie serio, to nawet wypocząłem trochę. Trudny był pierwszy dzień i drugi dzień i brakowało ci pracy. I przez ostatni dzień. A muszę powiedzieć, że to nie są żarty, bo w Q&A, które dzisiaj robimy, jest nawet takie pytanie, padło, chyba dzisiaj było dodane, więc być może to będzie jedyna odpowiedź. Czy jakbym wygrał 10 milionów dolarów, to bym dalej pracował jako dziennikarz? Czy tam może być złotych też? I chciałem odpowiedzieć, i tak odpowiedziałem sobie w duchu, czyli szczerze. Chciałem sobie odpowiedzieć, że robiłbym nadal to, co robię, pozbywając się tych rzeczy, które nie lubię. Bym robił w pracy tylko te rzeczy, które lubię. Czyli nagrywał nasz program i to wszystko. I wtedy byłbym wreszcie szczęśliwym człowiekiem. Jakbym robił te rzeczy, które... No nie, jeszcze blogi. Jeszcze blogi bym robił, bo je robię, jeszcze bo już fajnie. No i live. I jeszcze byś i tak byś oglądał polskie kluby w europejskich pucharach. No i UKS. Tak byś mógł napisać jakąś pomęczówkę. No i czasem wpadł do Ligi Minus do quizu, do Weszło Polskich. A faktycznie. Czyli sobie byś normalnie pracował nawet wtedy. W sumie tak. Dobrze. To była pierwsza odpowiedź z Q&A, bo dzisiaj robimy Q&A i będziemy odpowiadać na większość pytań, a na te, na które nie odpowiemy, odpiszemy na YouTubie bezpośrednio. Niewykluczone, że podzielimy na dwie części. Możliwe, że podzielimy na dwie Zobaczymy, części. Zobaczymy, jak to będzie tak. Szło, bo jest bardzo dużo pytań, ponad... To więc może to wyjść chyba ponad 200. Horrendalnie długie. Chyba ponad 200. Zobaczmy. Może to wyjść, bo tak, mamy ograniczony czas tym, że mamy po prostu życie też różne na przykład. I mamy też resztki życia. Mamy resztki życia. I problem polega na tym, że założyliśmy sobie, że wstęp robimy minutę, a już minęły 4. Tak. Więc podejrzewam, że... Jak będziemy odpowiadać na pytania, to... I to może tak się skończyć, więc jak odpowiemy 5 pytań, to będzie 5 godzin i to będzie tyle. Natomiast ja jeszcze będę proponował Leszkowi, żeby zrobić odcinek specjalny o urlopach, bo ja chciałem pociągnąć temat ryby, ale to potem. A, jeszcze jedno, bo się przedstawimy. To jest program 2 z Gryźli Tetrycy i ostatnio twórca tego, moim zdaniem jednego z najlepszych tych komentarzy, jeśli chodzi o nasze ksywki, Leszek O'Neill i Kuba Bryant, bo to jest fajne, i tak jak gra słów, powiedział, żebym zapłacił mu dobrym słowem, bo on by chciał sobie wytapetować mieszkanie, więc przysyłam tak z 4 metry kwadratowe dobrego słowa.
No dobra. Pierwsze pytanie, Kuba. Mateusz Sternaszczyk. Czy będziecie płakać? Tak, będziemy płakać. Będziemy płakać, bardzo mocno będziemy płakać, dlatego że przed nami jakieś 6 godzin ciężkiej pracy, a potem ta właściwa praca. Mateusz Sternaszczyk to jest nasz operator, który właśnie siedzi sobie spokojnie na krześle, pomachał. Także tak, Mateuszu, będziemy płakać. I teraz... Ale będziemy bardziej będziemy płakać, jak od nas odejdzie, a to się stanie już za 4 dni. Tak jest. Więc niedługo program upadnie, bo tak naprawdę Mateusz to wszystko trzymał w kupie. My byliśmy tylko... Mięta dawała większy wkład. Tak. I pisał nam scenariusze i dialogi. To też trzeba dodać. Pytanie kolejne, Kuba. Numer 2. Czy wolelibyście jednego agresywnego kraba błotnego wielkości Andrzeja Wojta, czy wiele śpiewających żon Andrzeja Wojta wielkości krabów? Ja biorę... Nie wiem, czy to jest do walki w sensie, czy w ogóle... Nie, do walki, bo to jest takie pytanie o formule walecznej, o formule takiej mixed martial arts. Ja bym brał jednak kraba wielkości Andrzeja Wojta, bo przy śpiewających żonach ja jestem świeżo po urlopie. Ja dużo przyjąłem, bo tam była muzyka na żywo grana. Disco w restauracji, muzyka na żywo. I wiesz, to nie był rap. To nie był trance. To nie było brytyjskie rave, ani to nie był nawet R&B. Tylko to było kurwa wycie do mikrofonu. Dlatego już bym nie zniósł więcej, więc już wolę zostać zjedzonym przez Andrzeja Wojta. Ja byłem w takim ośrodku, gdzie były 3 domki, jakby ze wspólnym ogrodem, nie? Przedzielonym tylko takim maleńkim żywopłotem. Więc najlepsze było wieczorem, jak ktoś puszczał muzykę i ty puszczałeś swoją. My złapaliśmy fazę, żeby sobie wspominać muzykę z lat 90. Nirwany i tak dalej, nie? A z drugiej strony wjeżdżał na przykład taki ostry polski rap, nie? No. Rywalizacja? Właściwie nie było rywalizacji. Te piosenki się przenikały. One były wspólne, taki pewny amalgamat z nich powstał. Fantastycznie to było. Tak, takie remiksy. To się nawet nazywa jakoś profesjonalnie. To nie jest remiks, tylko coś innego, że właśnie jest tekst z jednej piosenki, a z drugiej piosenki beat. Natomiast jeszcze ci dodam tutaj, że w ostatni dzień urlopu, czy przedostatni, jak była wymiana turnusów, to przyjechali młodsi ludzie, nie tacy starzy jak ja, z dziećmi i tak dalej, i poszło z balkonu, że piję wódę i słucham ich troje, a ja siedzę tam z tymi młodymi moimi. I tak chciałem zaskandować dalszą część, ale pomyślałem sobie, że przecież nie, bo... Już nie możesz. Bo jest wulgarna. No i tak to właśnie. Tak to ja właśnie. Wybieram wiele śpiewających żon Andrzeja, bo byłoby to fascynujące. Zobaczyć wiele śpiewających żon Andrzeja Wojta wielkości krabów. Byłoby to... A to by one były takie miniaturki. A ciekawe, czy miałyby głos. Taki To by było ciekawe, tak? Dobrze. To zaliczyliśmy to pytanie. Pytanie 3. Pytanie numer 3. Ulubiona drużyna w CM-ie, FM-ie? No ja gram MKS-em zawsze, to nie mogę za dużo powiedzieć. Natomiast z takich innych, mniej oczywistych, to dobrze mi się grało zawsze te niższe ligi angielskie i mozolne wspinanie się. Pamiętam, miałem taką karierę, prowadziłem, bo ustawiłem sobie jako ulubiony klub West Ham, to jest mój ulubiony klub z Wysp, jeszcze przed filmami, będę to zawsze podkreślał, żeby nie było. Jeszcze przed filmami to była moja ulubiona drużyna angielska i dążyłem jakby, żeby zostać zatrudnionym przez West Ham, zaczynając od tych najniższych lig. I tam sobie się tak piąłem, że najpierw prowadziłem jakieś Northwich Victoria w Conference South, potem coś tam Yeovil chyba. Yeovil było fajne, bo to było chyba... Zielone barwy. Tak, to takie zielono-żółte. Barwy tych klubów z niższych ligi angielskich. No i właśnie zielono-żółte, takie kanarkowe trochę. No i tym Yeovil tam awansowałem wyżej. No i potem mnie wziął Bournemouth z Borucem. I w Bournemouth miałem Calluma Wilsona. A kto w FMA gra, ten wie, że Callum Wilson... Kto Wilsona ma, temu Wilson gra. No i Wilson mnie wprowadził do Premier League, ale West Ham mojej oferty nie przyjął i wtedy stwierdziłem, że niech się ukną w łeb, a poza tym wyszedł nowy FM już z UKS-em i sobie zacząłem grać w UKS. Ja nigdy nie zmieniłem klubu, jak odpalałem jakiś save. Nigdy. Zawsze jak już wybieram klub, to gram z nim do usranej śmierci. No ja zazwyczaj tak z UKS-em mam, że celuję w to osiągnięcie legenda klubu. Tam masz chyba 10 sezonów z rzędu, czy 15, no i gram tym UKS-em. Ale jak gram inne ligi, to zdarza mi się. A jaki ulubiony klub miałeś mieć? No ja najbardziej lubię jednak te kariery, właśnie zaczynanie od najniższej możliwej ligi angielskiej, na przykład Rushden and Diamonds jest taką legendarną drużyną. Championship Manager chyba 0-0-0-1, bo oni są w piątej lidze, oni są chyba w conference i mają 20 milionów budżetu. O! To jest zabawa.
Więc sprowadzasz sobie w pierwszej kolejce do konferenc w Stanach Kolymura na przykład. Można działać. Tam się można pobawić, tak? Był jakiś taki klub w CEM-ie, tym ulubionym, 0102, Tranmere? Tranmere Rovers chyba? I tam było mega talentów do wyjęcia, że naprawdę brałeś... A, no i Gwardia Warszawa. Tylko no, nie tak, mogłeś jej prowadzić, ale brałeś... Karasimowicz, Świętochowski. No Terlecki też dawał. Od razu. Terlecki miał jakiegoś... Są tacy piłkarze w tym starym CM-ie, których nigdy nie potrafiłem jakoś ograć. I Terleckim jakoś mi się źle grało. Po prostu napastników masz tak wielu dobrych do wyboru tak, w tym tak. starym CM-ie, że ciężko ci nie tego Terleckiego. Tak samo Piotr Frankowski z Lubuszanina Brezdenko. Mm-hmm. Grałeś im kiedyś w starym CM-ie? Nie. No, nie. Wszyscy no, mówią, bierz cygalko i wspaniała, no właśnie jakoś na ofensywnym pomocniku też masz tyle opcji, no że nie potrzebujesz. Ale Świętochowski i Harasimowicz do każdej drużyny. Kiedyś zwykle gram właśnie albo polską, albo biorę sobie jakąś, nie wiem, potęgę i się po prostu bawię, żeby sprowadzać sobie Tutkiego do Realu te sprawy. Albo właśnie Ligi Angielskiej, ale kiedyś zrobiłem tak, że puściłem 100 lat save'a w starym CM-ie do przodu, nie? I co się zdarzy? Na przykład Warta Zawiercie miała 100 tysięcznik. A i tak nie był to największy stadion w Polsce, bo większy miała Flota Świnoujście. 2007. Legia Warszawa już w ogóle nie było jej nawet w drugiej lidze. W ogóle zniknęła z rozgrywek. Ciekawy był Chemik Bydgoszcz, bo Chemik Bydgoszcz w tym samym sezonie, w którym spadł z Ekstraklasy, wygrał Ligę Mistrzów. Powiem ci, że gdzieś to pisałem, jeśli chcecie sobie to znaleźć, to pisałem o tym felieton, chyba jako dodatek do felietonu, co tam się zdarzyło przez te 100 lat symulacji CM, ale działo się naprawdę więcej niż się spodziewałem. Ja lubię takie rzeczy, chociaż najbardziej mnie smuci, że jednak potem wjeżdża rzeczywistość i przez 50 lat będą te same kluby w czołówce. No tak. I to jest strasznie irytujące, bo FM jest pod tym względem fajniejszy. Że coś się zmienia. Co? Kolejne pytanie? Tak. Pytanie numer 3. 4. 4. Pytanie numer 4. To jest pytanie, które ja ledwo rozumiem, więc... To mogę ci przeczytać, jak chcesz. Wyobrażacie sobie jakby szoty z momentu, gdy Kowal knuje jakiś spisek, krążyły po internecie jak szoty z kanału sportowego. To jest użytkownik złe imię. Jakbyś mógł się odnieść, bo ty rozumiesz, tak. Wiesz o co chodzi. Wydaje mi się, że postać Kowala to jest... pewnego rodzaju spójny projekt. To nie jest tak, że możesz Kowala sobie wyciąć na szota. Kowala musisz chłonąć, to jest jak najlepszy autor, jak najlepszy powieściopisarz. Że nie możesz tak, że wyjmiesz sobie jeden akapit z tego i o, no tak. Nie. Kowala musisz od deski do deski. I ja uwielbiam, widzę minus, jak jesteśmy my. Ja, znaczy, najlepiej jak jesteśmy my i Kowal, ale taka sytuacja była chyba tylko raz. Natomiast lubię sytuację, kiedy jest Kowal, jestem ja i nie ma Rokiego. To Kowal, Kowal jest wówczas, no wtedy padły te słynne słowa. Roki go kontroluje też chyba. Tak, Roki zdarza mu się skontrolować, a jak Kowal jest przy mnie i... A ty podkręcasz, taka teoria. Znaczy nawet nie tyle, że podkręcam, to po prostu z Kowalem się bardzo dobrze rozumiemy, znaczy przynajmniej ja go dobrze rozumiem i przy KTS-ie też sporo rzeczy robiliśmy razem, więc złapaliśmy super kontakt i to jest mój bardzo dobry, serdeczny kolega. I jak on zaczyna teorię, no to tak flow płynie. No i wtedy padło między nimi o tym pedofitu. Cyfr. Jeden z większych komplementów, Kuba, jaki dostałem w życiu, to gdy pojechaliśmy we dwójkę na program i z Kowalem byliśmy i Paweł później celowo ustawiał taką trójkę, mówił, że to działa. A tak. Z Kowalem działaliśmy. I powiem wam szczerze, no nie jest tak, że dzwonimy do siebie z Wojtkiem czy coś, ale muszę wam powiedzieć, cokolwiek sądzicie o Wojtku, to jest tak ciepły, serdeczny człowiek prywatnie, że sobie nie wyobrażacie. Wspaniały gość, naprawdę. Zupełnie jest niesamowity. Wspaniały człowiek. Nie znam chyba człowieka w redakcji, którego Kowal by nie wziął pod skrzydła tak w takiej... Niektórzy postrzegają Wojtka przez względem jakichś kontrowersyjnych opinii na Twitterze czy coś. To okej, okay, to też jest jakiś element, ale najważniejsze jest ostatecznie to, jaki jesteś prywatnie, a Wojtek jest po prostu tak dorany przyłóż, że no mógłby to... w Wiedźminie jako okład jakiś taki, wiesz, Kowal. To jest tak jakby postrzegać Zbigniewa Bońka przez pryzmat wrzucania gołego wnuczka na Twitter. To było dobre, to z dzisiaj. Nie, bo Boniek i Twitter to jest fenomen socjologiczny.
Tak, także Kowal. A jeszcze opowiem o Kowalu w sumie, bo jak już tak się gaworzymy, że najbardziej mnie zaimponował w tym Żelechowie. Tak, gdzie no, to były początki KTS-u, więc założyliśmy sobie z Kowalem, że doprowadzamy się do mistrzowskiej formy. I pierwszego dnia wieczorem posiedzieliśmy trochę dłużej, no i tak się przydarzyło, że zamykaliśmy bar chyba w 5 osób, coś koło tego. No i w tym gronie byłem ja i Kowal. No i o tej trzeciej idziemy do domku, który był tam oddalony jakieś, nie wiem, 200 metrów, czy tam 150 metrów. No i mówię, no to co, Kowal, jutro na pewno biegamy, no na pewno biegamy, haha, biegamy. Położyłem się spać o tej czwartej, no i o siódmej mnie budzi Kowal w stroju sportowym, że idzie biegać. Co? Jak? Dopiero co zamykali. No i Kowal o 9 skończył tam te wszystkie treningi i usiadł. Pamiętam sobie. To było imponujące, Wojtek. Olimpijska forma. No ale właśnie, no, nie siadajcie z olimpijczykiem do stołu, bo was zje. Pytanie numer 5. Krótkie. Maczugi czy Cheetosy? Zacznij. Maczugi. Maczugi. Teraz na urlopie kupiłem synom maczugi i nie otworzyłem im pierwszego dnia, bo tam mieli jakieś jeszcze inne Cheetosy i one były w toalecie, czyli no, jak masz jeden pokój na urlopie, no to toaleta jest tym drugim pokojem, w którym jesteś sam przez jakiś czas. No, dość krótki, ale jesteś sam. I otworzyłem tam te Cheetosy i opędzowałem sam, jak jakiś wyrodny ojciec, jak taki jakiś, nie wiem, taki przestępca, jak bandyta. No ale zrobiłem to, przyznaję się. Dlatego maczugi. Pytanie numer 6. Co dalej z akcjami CD Projekt? Pójdą w górę czy w dół? I dlaczego będzie Wiedźmin 4? No, jesteśmy znanymi ekspertami giełdowymi, więc ja mogę powiedzieć, że pójdą w górę. Poprzedziłem to gruntowną, wielotygodniową analizą i uważam, że pójdą w górę. Ja gram sobie teraz z Wiedźmina tego mobilnego. Go, tak, to jest? No Wiedźmin, coś tam, pogromca potworów. Taki Pokémon Go. Potwierdzam, tylko... Kuba tutaj siedział i pokazał mi, ile jest potworów w najbliższej okolicy, a później zastanawiał się, czy nie wejść, bo tam gdzieś jest jakiś potwór. Tak, ja mam ustalone, że po 10 pytaniu idę na Piotrkowską, bo muszę złapać Sukuba. Znaczy zabić, bo to łapie się w Pokémonach. Także myślę, że pójdą w górę, bo to jest hicior, a będzie jeszcze Wiedźmin 4. No będzie, no bo musi będzie być. Będzie. No musi być. Jak masz taką markę, to tworzysz. Tylko boję się trochę, że z Wiedźminem 4 będzie tak jak na przykład z GTA 5. Że wiesz, kiedyś było tak, o GTA, kolejna część, dodatek, kolejna część. A teraz masz tak, że masz GTA 5, tryb online i w trybie online ci dorzucili nowy samochód. Mm-hmm. A teraz ci dorzucili nową willę. I że Wiedźmin 4 będzie taki bardziej online i będą dorzucali, a macie nowy miecz i będziemy grać w to 8 lat. Tak się boję. O, masz Martial Artist. Mam Martial Artist. Bo ostatnio ktoś to podawał wątpliwość, że ty masz long sleeve'a z Klobera. Ja mówiłem, że nie, że to nie jest tak, że ja wszystkie ciuchy zabrałem dla siebie, tylko też masz. Mam. Tak jest, to jest z Klobera. To prawda. Wybrany los. Pytanie 7. Tak, jest ono dosyć długie. Generalnie, dlaczego z kulinariów sportowych w naszym slangu określenie samego piłkarza to znany i ulubiony ogórek? No, to jest ciekawe. My kiedyś mieliśmy takie słowotwórcze różne przygody. Podoba mi się kasztan. Kasztan jest taki. Kasztan jest dość ładny. Kasztan było. Jeszcze coś było takiego. Patrzył tak fajnie czasem strzeli. Znaczy, rzeczywiście mi się podoba, bo też pada określenie kalafior. Kalafior. A kalafior to czasem. Ale kalafior ma chyba dużo bardziej pozytywne konotacje. Jakbym nazwał kogoś kalafiorem, to bym myślał, dobry piłkarz. Kalafior? Ale taki dobry kalafior. Jest potrzebny w drużynie taki dobry kalafior. A mi się kojarzy bardziej z podaniami, że tak, ale puściłeś kalafiora. To, że takie, wiesz, o, tak leciała i płakała, taka była, taka rozmemłana jak kalafior w zupie. A jakie warzywo chciałbyś mieć w swojej drużynie? Że mówisz na kogoś nazwą warzywa i wiesz, że o, to jest dobry piłkarz. A grzyby to warzywa? No tak, może, możemy to zasadniczyć. Nie, ale możemy. No. To kozaka bym chciał. Kozaka. To dobre. A mógłbym mieć jeszcze, czekaj, z warzyw, takich już centralnie z warzyw. Pomidor to jest owoc czy warzywo? Chyba w naszej nomenklaturze to jest warzywo. Warzywo, ale jest owocem. Ale ma owoce. To jest ciekawe. Nie, pietruszka to nie, może do końca. O, marchewa, no w każdej, znaczy nie w każdej, ale w wielu drużynach jest marchewa. Tylko czasem marchewa ma ksywę też boniek. Albo rudy po prostu. Taki porządny kabaczek. Kabaczek. Albo bakłażan. A nie, bakłażan za dużo. Czemu ogórek? Nie wiemy. No. A był kiedyś, był w łódzkim środowisku piłkarskim, był ziemniak.
Ziemniak. I to była jego ksywa i to był fenomenalny strzelec Ziemniak. Także ja bym chciał mieć Ziemniaka. Czy również jeden z trenerów w polskim środowisku ma ksywę Ziemniak. Nie pamiętam, który, a mówiłeś... Dariusz Marzec. Przynajmniej tak. Ma taki pseudonim ze strony... Tak go nazywa Franciszek Smuch. Jest to bardzo ładny ksywka. Dobrze. Ja bym chciał mieć tego Ziemniaka, co dużo strzał. To jest jeszcze druga część siódmego pytania. Jak oceniamy okienko transferowe w Krakowie? Pozytywnie. Mówiliśmy o tym ostatnio nawet w Skarbie Tetryków, że spodziewamy się wielu dobrych rzeczy ze strony krakowskiej piłki w tym sezonie Ekstraklasy. Krakowi Wisły, tak. I potem padły słowa, że ja bardzo kibicuję krakowskiej piłce, a potem było cięcie i powiedziałem, że tak naprawdę to nie. A zmożesz przy tym, to jest pytanie tylko do mnie. Dobrze, pytanie do Leszka. Czy w przyszłym życiu chciałbyś być Kurwinoksem, czy Skurwiwijem, a może z dupy do mordozaurem? W przyszłym życiu chciałbym być Kurwinoksem. Tak. Zdecydowanie Kapitan Bomba jest bardzo niedocenianą bajką, choć przez wiele osób jest doceniany, ale ci, którzy zwracają uwagę tylko na jakieś proste żarty, nie dostrzegają, ile tam jest inteligentnej satyry na polską rzeczywistość. Nie, jeśli chodzi o remonty... To jest naprawdę znakomite. Remonty to jest... No, nie ma chyba dzieła takiego ogólnie filmowego, czy no filmowe można określić, gdzie lepiej by było określone właśnie remonty. Mimo, że gadają dwa Kurwinoksy, ale to jest jednak esencja. Jak Kurwinoksy? No kto remontował? No Łęcina i ten i Bogdan. No ale to nie, tam były też. W Bombie był odcinek z remontem, co oni coś tam gadali ze sobą. A Łęcina był z jakiej bajki? Z innej? No z Kapitana Bomby. Też z Kapitana Bomby? Z Kapitana, musisz nadrobić, musisz kupować. No, znaczy, no ja pamiętam ten. Ja bo jak on przyjeżdża i ma szambiarkę, tak? Gęste, że węża nie wbijesz. Tak, to widziałem. Pan Stasio. A ja pamiętam te pierwsze odcinki właśnie. Ta wnikliwość tam w ogóle, wiesz, jak gościu się zna, że ktoś, kto układał walansze, jak to pisał, no, ten cały opis wybierania szamba jest taki, że on musiał mieć coś wspólnego albo mieć znajomych, którzy mieli z tym coś wspólnego, bo tam jest, wiesz, wszystko opisane, że piachu zaszcie, tak, już, wiesz. Rzadkie odeszło w grunt, zostało samo gęste, piachu zassało, no i masz po wybieraniu. No, to jest fajna bajka. Pamiętam, że na pamięć to Galaktyka Kurwik została opanowana przez złych kosmitów. Powstrzymać może załoga Gwiezdnego Patrolu. Ale na przykład tam są znakomite. Liczba tych, że nawet jak było Euro 2000, Borubar, tak. A moja pierwsza fura, którą mi kupili rodzice oczywiście, za 900 zł. Opel Kadett, rocznik 91. Pamiętam, że właśnie z kolegami sobie nazwaliśmy, że to jest Orzeł Kadett. To jest orzeł, tak jak Kapitana Bomby. A kiedyś byliśmy jeszcze na turnieju koszykarskim na UKS-ie. To też była ciekawa historia. Turniej we czterech, granie w kosza we trzech. No i zrobiliśmy sobie specjalne koszulki, Gwiezdny Patrol, no i herb UKS-u. Ale był z nami taki Paweł, który no, był takim gimicem bardziej Barcelony. No niekoniecznie UKS-u, a z tych dwóch łódzkich klubów tak bardziej się kierował w stronę jednak Widzewa. No i on sobie zrobił właśnie z herbem Barcelony. I tak było no, absolutnie nie do rozszyfrowania, że on nie jest kibicem UKS-u. No ale przegraliśmy tam chyba dwa mecze od razu i nie była to druga. A RKS Hówdu? A RKS Hówdu, tak. No, w trzeciej lidze nam coraz lepiej iść. Bo to jest przyśpiewka, w której było coś o barażach. Nie pamiętam tego dokładnie, ale to było wspaniale. Daj mi spokój z tymi barażami. Dobrze. Lecimy dalej, Kubo? Tak. Pytanie ósme? Pytanie dziewiąte. Dziewiąte. To było ósme o tym Kurwinoksie. Pytanie dziewiąte. To są trzy pytania tak naprawdę, ale z ósmego zostało. Leszku i Kubo, wasze ulubione gry? No Morrowind. Co? Co mam powiedzieć? No mówię wszyscy o odcinek. Cała Polska wie, że Morrowind jest twoim narkotykiem twardym. Natomiast z takich nieoczywistych, znaczy nieoczywistych, no oczywiste w sumie, że Football Manager, sporo życia spędziłem przy GTA wszystkich, w sumie najwięcej przy San Andreas z tego co kojarzę. No, przy Heroesach w sumie się dobrze bawiłem. No Skyrim to jest też taka gra, którą mega, mega dużo czasu przy niej spędziłem. No to ja Heroes of Might and Magic 3 na pewno, bo do dzisiaj w to gram ze swoją żoną. Czasami jak mamy wolne popołudnie, no to różne pomysły padają, jak je spędzić, ale w tej puli pomysłów pojawia się, a może ściągniemy sobie jakąś gigantyczną mapę i zagramy. I tak też to się czasem kończy. To jest dobre. A Hearthstone? Gdzie byś umiejscowił? Gram też z żoną, przeciwko żonie.
się taka dobra zrobiła. Na początku, wiesz, wychodziłem na te mecze druid. Dawaj tam. A teraz... Trzeba się zwrócić. Jest tak dobra we wszystkie karcianki. W 3, 5, 8, w 1000, że nikt nie jest w stanie je zagrać. I teraz niestety w Hearthstone działa ten sam fenomen. A w tysiaczka? W tysiaczka ten pograł. Pograł w tysiaczka. Gramy. Ale na ten, na dwa mózgi? Tak, w dwie osoby też gramy. Mhm. Gramy na przykład do trzech zwycięstw, tak później na lodówce lądują wyniki. No, we trzech to jednak. No, we trzech jest najlepiej, jest jasne. Czy we troje. W tym wypadku. We troje. Bo we trzech to za dużo wulgaryzmów pada. We troje tak się zawsze hamują ludzie. A druga część tego pytania, na czym gracie? PC czy konsola? I PC i konsola. No ja PC, bo no, na tym chodzi Heros. Na konsoli mam zainstalowany Mortal Kombat i po prostu jak ktoś przychodzi z jakaś impreza, to włączamy Mortal Kombat i tłuczamy się po ryjach. A co ty masz za konsolę w ogóle? PS-a, czwórkę. O. I tam jest tylko Mortal Kombat i jakaś gra, którą nigdy nie grałem, bo była za darmo. A jak była za darmo, no to już... No to i ocet słodki. Ale grałem tylko w Mortal Kombat. Ja teraz na Xboxie gram głównie z synkiem w FIFA 20. Mam FIFA 21, ale FIFA 20 jest UKS. Więc je gramy Janem Sobocińskim. No i na PC-cie gram w Morrowinda. A u żony na PC-cie sobie zainstalowałem Baldur's Gate'a. I sobie gram w Baldur's Gate'a. Jest jeszcze trzecia część pytania. Nie wiem, czy... Czy od paczula często śmierdzi wodą? Ja nie czuję. Nie. Raczej... Paweł ma dorobioną pewną gębę, a tak naprawdę jest bardzo serdeczny i inteligentny. No to, że inteligentny, to widać i na wideo, ale bardzo serdeczny człowiek. Ale powiedział dzisiaj, że ty jesteś miły, bo napisałeś zapowiedź, a ja już jestem niemiły, bo powiedziałem, że mam długich tetryków do nagrania i nie zrobię zapowiedzi. Hmm. Więc jak mnie tak obrażał, to mógłbym nakłamać na jego temat, na przykład powiedzieć, że śmierdzi wodą. Tak mógłbym zrobić, gdybym był niemiły, ale ja jestem przecież chodzący dobry. Matka Teresa, w męskiej skórze. Pytanie numer 10. Które frakcje najbardziej lubicie w Heroesach, czy no, i dlaczego? Proszę, no proszę, jakie pytania pozgrywane. No zaczynaj, ja jestem ciekawy bardzo. Rzecz w tym, że ja naprawdę mam bardzo mocno zgrane Heroesy, więc istotny jest dla mnie jakikolwiek aspekt świeżości. Mhm. Więc obecnie bardzo często gram Cytadelą, którą nikt nie gra, której praktycznie nikt za bardzo nie lubi. Teraz mi to takie psy chodzące, dobrze pamiętam? To są hydry. Hydry, wiwerny i tak dalej. Ale no tam ten pierwszy, jak on się nazywa? Ten taki... Gnoll, ten pies. No tak, to pies, tak, no mówię. Tak. Więc często wybieram tą Cytadelę, co bardzo irytuje moją żonę. Natomiast uważam, że Cytadela jest taki trochę niedoceniany. Oczywiście, ona ma takie średnie jednostki, ma... jest powolna, nie ma czarów czwartego poziomu, a czwarty poziom to jest tam, gdzie są wszystkie najlepsze rzeczy. Natomiast uważam, że ma całkiem niezły ten endgame, bo jak masz tak z 60 gorgon i potrafisz fajnie zarządzać tymi hydrami, szczególnie jak rzucisz jeszcze na nie błogosławieństwo, to jesteś w stanie coś tam zrobić. Oparte tylko na tych dwóch jednostkach tak naprawdę. To są dwie najbardziej pożyteczne jednostki w Cytadeli, ale nimi można coś zrobić. I nie jest to mój ulubiony jakiś zamek, ale często nim gram. A taki ulubiony, właśnie taki, że ci się najbardziej podoba? Kurczę, no... Że tak byś chciał w nim zamieszkać, o. No kiedyś bardzo lubiłem Lochy bardzo lubiłem, ale też przestałem ich lubić, bo problem polega na tym, że masz chyba dwóch gości ze wskrzeszeniem w Lochach od razu, ale swoje najlepsze jednostki nie możesz wskrzeszać, bo czarny smok jest na to odporny. I często miałem takie gry, kiedy no nie atakowałem w ogóle czarnym smokiem, bo się bałem, że ktoś mu zabije jeden, ktoś go zabije. I tak nie było takie spójne. Częściej mi przeszkadzała ta nieaktywność, ta odporność na czary, którą ma czarny smok, niż pomagała. Ja troglodytów bardzo lubiłem, bo tak często byłem nazywany w życiu troglodytą, że zacząłem się utożsamiać z tym hasłem, ale taki mój ulubiony to jest Bastion, zdecydowanie. Bastion ma słaby endgame właśnie. No, bo elfy tak. Są niższą wszystkich na początku, ale później, no to co, przylatujesz do elfa czymkolwiek i już jest po twojej potencji. Tak, tylko ja właśnie zawsze byłem fanem takiego klasycznego świata RPG, że masz właśnie elfa z łukiem, masz krasnoluda z toporem i masz człowieka, który... No, nie jest krasnoludem i elfem. Więc zawsze lubiłem Bastion, dlatego że to były... enty. To są takie właśnie rzeczy, które mi się bardzo mocno kojarzą ze światem fantasy, który ja pokochałem, bo zacząłem chyba od Dungeon Siege'a, potem był Władca Pierścieni, potem był Hobbit, no a potem już było ciągiem wszystkie Morrowindy, nie Morrowindy. Właśnie w Morrowindzie mi przeszkadzał brak krasnoludów, bo nie ma krasnoludów w Morrowindzie, wyginęły.
jest cała historia o tym. Dwemerowie się nazwali i wyginęli. Natomiast Bastion, no to mówię, nie jest to najlepszy najlepszy zamek na pewno. Najlepsze. Ale pozwala mocno ruszyć z kopyta od pierwszego tygodnia. Tak, no poza tym są fajni, no tak sympatyczni. Jest ta zieleninka taka, taki wiesz, bajkowy ten krajobraz, takie drewienka. Beznadziejne smoki. No tak, no ale chciałbym tam zamieszkać. Właśnie jakby ktoś zadał takie pytanie, w której chciałbyś zamieszkać, to ja bym chciał w Bastionie. To ja bym chciał zamieszkać w Bahamutów. Tam ta pustynia taka? Tak, tak. No tak. Spoko. Tak, w sumie tak. Jeszcze ten, teraz jak jest lato, nienawidzę lata. Nie znoszę. Mogłoby nie trwać dla mnie. W ogóle nie mogłoby nie być. Mogłoby po wiośnie, mogłaby następować zima z powrotem. Nawet bez jesieni. To ta zimowa sceneria mnie bardzo kręci. Co prawda tam są te z tymi kulami u nogi. No, rzucają. To jest jedyny łucznik pierwszego poziomu. No właśnie też to mi nie imponowało, jak mi się czasem wylosowało nimi grać, ale zima, tam jest zima i tam jest fajnie. Tytan jest potęgą. To jest świetne. No i nagi są praktycznie... Nagi, czyli jednostki szóstego poziomu, są praktycznie na poziomie takiego siódmego, tych słabszych poziomów. No są fantastyczne, fenomenalne jednostki. No, najlepsze w ogóle zamki moim zdaniem to oczywiście jest ze szkieletami i zamek z archaniołami, bo archanioł już w ogóle jest przegien, ósmy poziom tak naprawdę. No i to też jest właśnie, widzisz, to jak te miejsca, w których chciałbyś zamieszkać, no to z archaniołami jest spoko generalnie. No to jest taki zwykły, no to już, tam nic nie ma szczególnego, zwykły średniowieczny zamek. No. No to fajne, ale już nie kłóćmy się, nie kłóćta się, idziemy dalej. Pytanie numer 11. Numer 11. Michał Gruszka pyta, czy interesujecie się niższymi ligami w Polsce? No cóż, Kuba, jako to, że grasz w niższych ligach, to myślę, że się interesujesz. Tak, rozpoczynamy sezon 21 bodajże sierpnia. Jest to mecz z Czarnocinem u siebie, serdecznie zapraszam, Start Łódź. Natomiast interesuje się też... No, wynikami KTS-u, śledzę sobie, jak tam idzie chłopakom. No i staram się być na bieżąco z tymi łódzkimi takimi właśnie okręgówkami i tak dalej, żeby mniej więcej wiedzieć, co jest grane. No i rezerwę ŁKS-u. ŁKS ma w ogóle dwie drużyny rezerw, mają rezerwy w trzeciej obecnie i w okręgówce, więc też siłą rzeczy się tym interesuje. A twoje ulubione jakieś niższe ligi? No ja nie śledzę jakoś tak konkretnych lig, ale mam dużą sympatię do niższych lig. Lubię po prostu się przejść czasem na mecz. Jak jeszcze był czas kiedyś, to lubiłem się wybrać ze znajomymi na przykład na mecz B-klasy w tą sobotę czy w niedzielę. Pójść, popatrzeć, obejrzeć. To jest świetna rozrywka, bardzo polecam, ale nie ma takich drużyn, które jakoś bardzo śledzę. Sympatyzuję z RZS-em Krząstawą, gdyż znam ludzi, którzy stoją za tym klubem i wiem, jak ciężko jest utrzymać ten klub przy życiu. On jest tak naprawdę, mimo iż jest tak znany w Polsce, to jest nieustannie na skraju tego wyłączenia wtyczki i kibicuję im, żeby po prostu przetrwać. Zwłaszcza, że to jest w ogóle te mniejsze miejscowości mega walczą o przetrwanie. No, wszyscy tam stamtąd wyjeżdżają tak naprawdę, albo do większych miast, albo za granicę i dość ciężko jest tam cokolwiek zrobić. Zwłaszcza jeśli chcesz coś zrobić hobbystycznie, no, tak jak właśnie klub sportowy. A prezes Kwaśniak w ogóle sympatyzuje z ŁKS-em. No przecież on zagrał w ŁKS-ie kiedyś. No właśnie. Mecz razem z Janem Tomaszewskim. No. Sparing. Był duży talent. Robiłem kiedyś z nim wywiad. No właśnie, nie mogę mu wierzyć, że Poznań Kwaśniak był w ŁKS-ie na testach i grał w meczu chyba z Terleckim właśnie. Jeśli dobrze pamiętam, to prezes Saski go zaprosił chyba na jakiś mecz. Tak, tak, był zaproszony. Nawet przyjechał prezes Kwaśniak. Także fajnie. Kuba, jak się czujesz z tym, że mamy pół godziny i 11 pytań, a mamy ich jakieś 200? Pytanie numer 12. Jak myślicie, Ojrzyński z obecnym składem Krakowi biłby się o puchary? Wydaje mi się, że nie chyba. Wydaje mi się, że nie jest, znaczy jest dobrym trenerem, ale nie do końca zdaje mi się dobrany pod skład Krakowi. Bo tam jest dużo zagranicznych zawodników, w każdej innej parafii trochę. Trudno byłoby z tego zrobić taką swojską bandę świrów i tak dalej. Myślę, że Ojrzyński zdecydowanie lepiej by sobie poradził w warunkach, gdy mógłby budować szatnie po swojemu. Także charakter. No tak, on musi budować kadrę po swojemu, a tutaj już jest ona ustalona. Natomiast ja wciąż, mimo słabego meczu z Górnikiem Łęczna, pozostaję optymistą, jeśli chodzi o ten sezon w Krakowi. Dobra, pytanie 13. Jaki był najlepszy zagraniczny piłkarz w Ekstraklasie i dlaczego był to W? Wiem, że Kuba, że ty już wspominasz Rodrigo Carbone w tym momencie. Odzidzia Ofoe. Nie no, oczywiście najlepszym obcokrajowcem był ten Hiszpan z Olsztyna, ale potem się zepsuł. Potem poszedł gdzie indziej i go zepsuli. Natomiast tak zupełnie serio, to chyba bym z Kaluucze jednak tutaj zestawił. Ja też zostaję z Kaluucza.
No, może to działają takie idealizowanie przeszłości przesadne z naszej strony, ale no kurczę, to był gość. No i późniejsza jego kariera też udowadnia, że był kozakiem. To nie tak, że on tylko u nas błysnął, a później pojechał do 18 drużyny Ligi Francuskiej, tam zagrał 3 mecze, z czego jeden przypadkiem. Mm. No, a tak sobie jeszcze teraz myślę, że jestem mega ciekawy, jakby tak sobie obejrzeć Luboje tak na spokojnie, nie w postaci skrótów najlepszych zagrań, bo jak oglądasz skrót najlepszych zagrań Luboi, to byś mógł go nawet przed Kalucze wstawić. Ale tak całościowo, ja wtedy się zupełnie nie interesowałem piłką, bo to były początki mojej przygody dziennikarskiej i interesowałem się kibicowaniem. Zresztą nadal się interesuję głównie kibicowaniem, natomiast no, Luboje widziałem ze skrótów i wyglądał imponująco. Pytanie do obu tetryków. To jest pytanie numer 14. 14. 29-letni Portugalczyk z portugalskiej ekstraklasy, czy 27-letni Hiszpan z pierwszej ligi bułgarskiej? Ten z Portugalii. Również. On chyba... On miał tam Benfica, Porto, Blackburn, co prawda tam to za bardzo nie pograł, no ale ostatni sezon miał całkiem solidny, sporo grał. Jak on się nazywa? Nunes? Tak. Nunes. No, wydaje mi się, że może być dobry na tą ligę. I na ten bok jest potrzebny, tak? Lewa obrona, ktoś takiego ofensywnym zacięciem. Pytanie do Leszka, który zestaw koszulek Widzewa na sezon 2-1-2 uważa za najładniejszy, czerwony i co prawda jest trochę obwieszony tymi reklamami, no ale trzeba zgarniać pieniądze, także to rozumiem. Odpowiadaliśmy już na pytanie, na czym gramy, więc w pytaniu 15, ulubiony polski trener? Ireneusz Maurot oczywiście. Nie, wcale nie. Ja bardzo lubię Marcina Pogorzałę, polubiłem go. Marcin Pogorzała jest swoim ulubionym polskim trenerem w dziejach polskiej trenerki. A to jest w dziejach? No, czy teraz, no tak, czy obecnie? Ulubiony polski trener, to jest ogólnie dosyć. A tak... Ulubiony polski, nawet z dużymi literami jest ulubiony polski trener. No to kurczę, no Marek Dziuba w takim razie. Marek Dziuba? Najlepiej w duecie z Ryszardem Polakiem, ale z Markiem Dziubą mam to ciepłe wspomnienie, że mnie prowadził w ubiegłym sezonie, bo kiedy nasz trener zachorował, trener Sapiński, to trener Dziuba wziął za stery start i normalnie nie zdjął mnie z boiska przez 90 minut. I wygraliśmy. To rzadka sytuacja, że gram 90 minut i wygrywamy. Natomiast, albo zremisowaliśmy, już teraz nie pamiętam. No ale to tak było, dlatego niech będzie Marek Dziuba. A u ciebie? No oczywiście jest, jak słyszę na przykład samo nazwisko niemal dowolnego trenera z lat 90., to otwiera się przede mną taki portal do przeszłości, do nostalgii. Słyszysz historię, że Jerzy Fiutowski po wygraniu z Miedzią Legnica Pucharu Polski zabrał puchar do domu i Miedź musiała go straszyć policją, żeby on ten puchar oddał. I wiesz, że to są złote czasy różnych absurdalnych opowieści w polskiej piłce. Zdzisław Podedworny, Wiesław Wojn. No to wszystko ci się po prostu, wiesz, przenosi się. Ale moim ulubionym trenerem w tym momencie, takim, którego najbardziej szanuję, no to jest chyba Waldemar Fornari. Szanuję tę jego pracę u podstaw, to, że nie jest jakimś showmanem, tylko rzeczywiście wchodzi i ma niezwykłą powtarzalność tej dobrej pracy w różnych klubach. Nie dostał nigdy klubu tak naprawdę z najwyższej półki, ale w sumie nie przeszkadza mu to w robieniu wyników. Oczywiście jak było w pracy selekcjonera, tak było, wszyscy pamiętamy, tego się nie da wymazać. Natomiast no, wielki szacunek do Waldemara Fornalika. Czesław Michniewicz również jest absolutnie w moim ścisłym topie, natomiast no, chyba w tym momencie ciut bardziej lubię Waldemara Fornalika. Mhm. Ja jeszcze lubiłem Michała Probierza w sumie. Przez pewien czas, ale teraz z Krakowią zrobił tak, że trudno odczuwać wielką sympatię do klubu i zespołu. Mhm. Deportivo La Chiqueno. Tak. Pytanie 16. 16, przepraszam. Deportivo La Chiqueno czy FC Trutelona, czyli tytuły na klubów z Pet Soccer. Ajax Panterdam, tylko. Only Panterdam. A z tych dwóch to oczywiście La Chiqueno. Wydaje mi się, że w tej grze w ogóle Wisła Gorillaków była najpotężniejszą drużyną. No goryle to goryle. A to był okres Kalucze. Ciekawe, czy... okres szczytowy Wisły i Wisła była tam jakby taką najmocniejszą drużyną. Ciężko było im strzelić bramkę, bo tam też dużą rolę odgrywało, czy bramkarz jest duży. No dlatego Ajax Panterdam no nie miał dużego bramkarza.
Absurdalna gra, bo tam nawet nie wybierałeś, w którą stronę podajesz, do kogo. Tylko po prostu było podanie, on za sam wybiera. No strzał i też, tak, on po prostu chyba double strzał, nie celowanie. To bardziej realistyczne w niektórych ligach niż te symulatory. A tam było jeszcze pytanie FIFA czy PES wcześniej, ale to nie musisz przewijać, po prostu ja cię zapytam. FIFA czy PES, tak? No. Z wieloma osobami ostatnio rozmawiam o tym, że nic lepszego niż PS 2006 nie zostało wymyślone w historii gier i się pod tym podpisuję. Pamiętam te wersy, to komedia i to dramat, jak polski komentator w Pro Evo 6, więc dawaj. No ten komentator, a tak się składa, że Mateusz Worek. Tam był Mateusz Worek i Roman Kołtoń, ale widać było, że pierwszy raz to robili. Ale chyba mieli też mało kwestii. Tak, mieli mało kwestii, i widać było, że pierwszy raz robili taką ścieżkę. Nie robili pierwszy raz. Mateusz Borek był też w piłkarskich mistrzostwach świata 2000. No dobrze, no ale no pierwszy raz na takiej zasadzie, że wiesz, że weszli do studia i no, powiedzieli im, teraz mów tak, żeby jakbyś strzelał gola, nie? No i potem masz akcję w środku pola, jest tak, Lewandowski, no nie grał Lewandowski, Lewandowski, Mariusz, no a tam akcja w środku pola. Ale to nie jest w ogóle wina komentatorów, nie? Nie, to absolutnie. Tak, jak jest dograne. Tak, to prawda. Natomiast ja zawsze wolałem FIFA. Wolałem FIFA, bo jednak... Jednak licencje to było dla mnie coś. Ja zawsze tak gustowałem, żeby sobie zrobić, wiesz, tabelkę, to, zawodników prawdziwych, a w PES-ie tego nie miałem, więc nie za bardzo mi się podobało. Najlepszy jednak komentarz w historii gier to są skoki narciarskie, gdy na przykład Szalanowicz i Szpakowski mieli takie kwestie, a widziałeś ten skok? Nie. Musiałem na chwilkę wyjść. Kto wpadł na pomysł, by w ogóle coś takiego zamieścić, tak? Dwóch komentatorów w grze. A widziałeś ten skok? Nie, musiałem na chwilkę wyjść. A to coś mi się kojarzy, bo tam też trochę przegrałem na tych. Tam różne smary mogłeś do nart kupować, pamiętam. Słucham? Różne smary do nart. Tak, kupowałeś smary do nart, wybierałeś trenera, był taki Niemiec, bo taki postawnicy. A to fajne w tych grach starszych, że jeszcze mega na stereotypach zawsze tam. Jak masz Niemca, to zazwyczaj jest Hans z Bosem. Hans, Jürgen. Piękny czas. O, ale długie pytanie. 17, bardzo długie, więc czy nie uważacie, że Pogoni Szczecin brakuje trochę pójścia za ciosem? No ono jest dalej rozpisane, ale to rozpisane, jest... Rozpisane, ale zasadniczo to jest jego esencja, tak? Tak. To jest pytanie o Pogoń Szczecin, więc moim zdaniem trochę tak, ale wynika to z miejsca dziejowego Pogoni, że Pogoń jeszcze jest na wznoszącej i wydaje mi się, że to nie jest jeszcze moment na takie mocne decyzje. A i tak sądzę, że bardzo rozsądnie zastępują pewne elementy, bo to takie deale jak Benedyczak-Parzyszek to jest moim zdaniem to, czego brakuje trochę Lechowi. Czyli oddajesz młodego, a na jego miejsce przychodzi ktoś z wyższą jakością, tańszy. I tą nadwyżkę sobie już gdzieś indziej inwestujesz, nie? Zazwyczaj w Lechu jest odwrotnie, że nikt nie przychodzi. I grasz tym, co masz. Natomiast w Pogoni to było fajnie zrobione, bo jednocześnie poprawiasz jakość zespołu, bo Parzyszek jest lepszym moim zdaniem zawodnikiem w tym momencie niż Benedyczak, a z drugiej strony też poprawiasz całą sytuację swoją jako klubu, no bo wiadomo, że te pieniądze no nie zabierasz do domu, nie kupujesz sobie na przykład Morrowind edycji kolekcjonerskiej, tylko normalnie sobie to coś tam, nie wiem, boisko jakieś, albo trawę, albo nie wiem, wodę dla juniorów, coś tam robisz. Mhm. No dobrze, a ty uważasz... Ja się nie zgadzam tutaj z tobą, Fabianie Warzecho. Uważam, że Pogoń, no nawet ten transfer Parzyszka, bardzo rozsądny, jak tylko Parzyszek dojdzie do formy, jest gwarancją jakichś 10 bramek. Pogoń ma bardzo fajny skład i w obronie, i na bramce, i w pomocy jest bardzo ciekawa konkurencja. Także to jest dobra drużyna i ja nie mam do nich... Jeden z ciekawiej budowanych projektów konsekwentnie. Zobaczmy, ilu mają młodzieżowców. No naprawdę, tutaj się bardzo wiele zgadza. Ja się boję tylko, że trochę się cofną, że będzie faktycznie taki moment, że już sprzedaż kilku tych, na przykład Kozłowski odejdzie za gruby pieniądz i nie ściągną kogoś ani o takiej jakości, jak daje Kozłowski, ani nie o takiej, wiesz, renomie. No i o to się trochę boję. Drugie pytanie też rozpisane jakby z uwagami Fabiana, ale zasadniczo chodzi o to, czy ten pomysł Zagłębia Lubin, w którym nawet w kontrakcie trenera jest zapis, ilu ma grać młodzieżowców w składzie, jest... Co o tym sądzisz? No lepiej, żeby to naturalnie wynikało. Zapisywanie takich rzeczy w kontrakcie jest... O tym szeroko się wypowiedział w sumie Roki w swoim programie ostatnim o strategii Zagłębia. Więc... Sugestie, tak? Zapisy w kontrakcie może niekoniecznie. Pytanie numer 21. Czy zarząd klubu KKS Lech Poznań powinien wyjechać na wakacje w Bieszczady, ale na rolkach? Powinien wnieść ze dwa wózki na Klimczok za to, co się tam wyczynia. Ale czekaj, my nie mówimy, które pytanie.
18? Mówiłem 21. 22 już? 21. Mm. To było pytanie 21, a teraz pytanie 22. Czy zarząd powinien wyjechać na wakacje w Bieszczady? No ja myślę, że Bieszczady są spoko i chętnie sam bym pojechał. Mój ojciec pojechał kiedyś na wakacje w Bieszczady i po prostu koło ulicy szedł żubr. Czy jakiś zwierz, nie wiem, czy żubry są w Bieszczadach, ale wiem, że jakieś zwierzęta witały go wręcz na ulicy i się zatrzymywał i one nie uciekały, więc każdemu polecam. Być może byłoby to z korzyścią dla Lecha Poznań, bo w tym czasie ktoś inny objąłby decyzję transferową na przykład i wszyscy by na tym zyskali. Ale spokojnie, Lech szykuje takie bomby, że się posramy. To możliwe. Pytanie numer 22. Jak wysoko Legia przegra z Dynamem? Nie musi przegrać. Ja stawiam, że to będzie dwa wyrównane mecze, ale zakończone naszą porażką nieznaczną. Znaczy naszą, w sensie taka polskiej stiła? Drużyny. No, Legia stiła, no, coś tak, takiego? Tak, coś te okolice. Bo jednak Dynamo to jest duża jakość. Oni nie mają jakiegoś kryzysu teraz? Ty jesteś fanem chorwackiej piłki. Znaczy ostatnio, no, taki ostatni wielki, wielki moment, no to było jak przecież Orsic załadował hat-tricka Tottenhamowi. No a sam fakt, że cały czas mają piłkarzy, którzy się znaleźli w kadrze na Euro, i no jakoś nie rozczarowali tak w jakimś wielkim stopniu. Z Hiszpanią też zresztą piłkarze Dinama ratowali sytuację. No to trochę się obawiam. Wiadomo, że Legia nie jest faworytem, ale to na pewno nie jest jakiś rywal z takiej półki, że musimy liczyć 0-4 w górę. Także nie, raczej myślę, że to będzie... Tak wyrokowaliśmy przed Bodo Glimt i wiadomo, jak się skończyło. Tak, dlatego teraz tak, na spokojnie. Może być bardzo wyrównane. Pytanie numer 23, tylko do ciebie, Kuba. Jak bardzo nie kibicujesz Widzewowi? Czyli czy porażka ŁKS-u z Widzewem w barażach bolałaby bardziej niż Złęczna? O, ja w naszej łódzkiej audycji tak mniej więcej od marca mówiłem, że jedyny scenariusz na ten sezon, znaczy jedyne, czego oczekuję od tego sezonu, to nie przegrać barażu derbowego, bo to by było dla mnie za dużo. I nadal nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak kibice Stali Rzeszów egzystują ze świadomością, że przegrali pierwszą ligę, przegrali w barażu derbowym. To by było coś, co by zabiło we mnie wszystko. Albo mnie, nawet mogłoby mnie zabić. To był taki ładunek emocji, żeby mnie to zamordowało. Więc oczywiście Łęczną przetrawiłem. A derby to bym pewnie do teraz siedział w domu i płakał w poduchę. Grzegorz Milcarek zadał nam 4 pytania. To było pierwsze. Na 2, Grzegorz, odpowiemy ci pisemnie, bo były takie, że po prostu lepiej w ten sposób. Pytanie numer 4 jest natomiast ciekawe, bo jak wielkie skłonności do futbolu przejawiają dzieci tetryków i czy są to skłonności bardziej trawiaste czy konsolarne i analogicznie, jeśli chodzi o małżonki? Młodą kopią chłopaki. Stasiu jak wpada na bojo, to trudno go zdjąć z boiska. Z konsoli też go trudno zdjąć, ale na konsoli gra tak z godzinę w tygodniu, myślę, a na boisku tak 6-7 godzin tygodniowo mniej więcej spędza, tak bym to oszacował. Bardzo to lubi. Jego ulubiona rozrywka to są rzuty karne i teraz nawet na wakacjach byliśmy w 6 dorosłych i do każdego po kolei podchodził. Czy postrzelamy karne? Nie. No to i szedł do drugiej osoby. I tak do skutku. Bo jak 6 osoba odmawiała, to wracał do pierwszej, no i ta pierwsza już się łamała. No i tak sobie strzeliśmy karne przez 7 dni. Głównie z wujkiem, bo wujek najbardziej taki był łomny. Znaczy taki łomny nie był, po prostu się zgadzał zawsze. Więc, a młodszy z kolei ma 1,5 roku, ale też już naszedł jest starszego, więc kopie. A małżonka w siatkówkę bardziej. No ale jak z piłką, ty musisz oglądać. No i ŁKS-em się interesuje. Z ŁKS-u mecze to jest wielką kibicką. Kibicowała zanim się poznaliśmy. Teściu zabierał małżonkę na mecze. Była na meczu z Zagłębiem Lubin, takim charakterystycznym, gdzie Arboleda dostał czerwoną kartkę po dotknięciu głową głowy Arifowicza. Arifowicz wtedy bardzo upadł, bardzo go bolało. Dostał akurat w splot słoneczny umiejscowiony na anomalię. No i pamiętam, że chodziła na te mecze, kibicowała, krzyczała głośno, no i potem razem już sobie chodziliśmy. Oddaję mikrofon koledze. Moja żona nie jest kibicką piłki nożnej, nie interesuje się piłką nożną, ale na przykład gdy przychodzi ustawić skład w Ustaw Ligę, to jest pierwsza i pierwsza sprawdza, jak mi dzisiaj poszło. Ja chciałem się dzisiaj to wypomnieć. Ile właśnie mam punktów, tak? Albo na przykład jak miała swego czasu zajawkę na bukmacherkę, gdzie tam za złotówkę czy coś takiego, ale to wiesz wtedy. Trzecia Liga Japońska.
jakieś takie absurdalnie długie taśmy, ale co ciekawe, ona wiesz, tu trzecia liga japońska, chilijska druga liga, nie? Ustawiała sobie tak na cały dzień, żeby tam sobie szło, nie? I co ciekawe, praktycznie zawsze, choć to było tak losowo, to wychodziło, nie wiem, jakieś 7 na 9 z tego, 6 na 9, także były emocje. Na pewno podczas Euro, które no siłą rzeczy, no ja oglądałem wszystkie mecze, więc ona też widziała sporo, no to się wkręciła w niektóre drużyny, kibicowała na przykład Duńczykom, oglądała z... No myślę, mogę powiedzieć, że naprawdę się pasjonowała tym dniem, kiedy był mecz Hiszpanii z Chorwatami i Francja-Szwajcara, więc to myślę, że też gdzieś tam jej zostanie. Natomiast nie jest tak, że wchodzę do domu i rozmawiamy o ostatnich transferach Widzewa Łódź czy czymś takim i to jest bardzo, bardzo zdrowe. Natomiast dowiedziałem się kiedyś, co mnie bardzo frapuje, że moja żona grała na lewej obronie w reprezentacji szkoły. W kobiecej drużynie. I to mnie bardzo ciekawi. I to jest nie byle co, bo już rozmawialiśmy o tym parę razy w programach, że to cała szkoła wtedy, kanapki, tu, dary, jak wychodziła reprezentacja, oklaski, jak wracała reprezentacja, o, nasi bohaterowie i tak dalej. A tu nawet bohaterki, nie bohaterowie. Dobrze. Ale to musisz rozwinąć ten temat kiedyś. Który? Lewej obrony. Tylko najpierw musisz to z żoną rozwinąć, żeby coś opowiedzieć. Tak, no właśnie, ale że nie... A, nie ma czym gadać. Ale znając z rywalizacji w Polsce na lewej obronie, to moja żona i tak była w top 10 najlepszych lewych obrońców w Polsce. A pamiętasz to, jak ten, jak Mateusza Lewandowskiego zaproponował? Robimy rankingi takie, najlepszych polskich, pozycja po pozycji. No i czasem się zdarzało, że napastnik, no to masz tam Lewandowski, Milik, Piątek, Wilczek i tam masz 20 takich, co strzelają. I lewa obrona, dziewiąta pozycja i tak, no może Mateusz Lewandowski. A może kogoś z pierwszej ligi weźmiemy? A może jest jakiś 17-latek w Manchester City, który tam kiedyś przejeżdżał przez Polskę. No i tak to wyglądało. Ale Kasi nie braliśmy pod uwagę i to błąd. Myślę, że spokojnie by się zmieściła tam koło 8 miejsca. Pytanie numer 27. Skoro Darek to Dariusz, to Marek to Mariusz. No to jest odwieczny problem. Wieczna zagadka. Czy skomentuj... A, pytanie no, 28 od razu. Ale bo... no, musisz się ustosunkować do Darek to Dariusz, Marek to Mariusz. Nie, Marek to nie Mariusz, bo to dwa różne imiona. Ale nie wiem dlaczego. Polski język jest spokojny. Nie rozumiem. A jak na przykład masz Marek Antoniusz, to ciekawe, czy to był tak naprawdę Marek, czy to był Mariusz, bo to nie wiadomo. No, można by skracać. Bo to tłumaczenie. Tak mówili na niego Mariusz. Mariusz Antoniusz. W sumie usz to tak nie brzmi. Pytanie 28, ale galopujemy. Tak, galopujemy. Czy skomentujecie fantastyczny występ Polaków na igrzyskach? Nikt tak pięknie jak wy nie opowiada o naszych porażkach. Dziękujemy, to prawda. Ja się wkręciłem w igrzyska. Tak? Tak, bo nie było... Znaczy mieliśmy 6 kanałów tylko na urlopie. No więc do oglądania nie było żadnych bajek. Na urlopie nie można oglądać niczego. No nie można, nie można, bo trzeba iść się... Trzeba iść plażować. Tak. Rozstawić parę. Nie wolno oglądać. I zjeść dorsza. I właśnie 30% czasu na urlopie zajmuje wydobywanie ości z dorsza ludziom, którzy go zamawiają. Natomiast nie było bajek. A no jednak czasem lubimy puścić synkowi bajki, żebym sobie obejrzał. Nie jakoś tak nałogowo, że 6 godzin, ale tak, żeby z 30 minut sobie obejrzał, to wtedy my na przykład możemy zrobić obiad. No i nie było bajek, ale były igrzyska. Więc młody kibicował ostro zapaśnikom judo, wioślarstwo, wszystko. I zawsze było tak, a teraz Polska wygrała? Nie. A teraz? Mogłeś powiedzieć, że wygrała. Nie. Miałe wspomnienie, że co chwilę wygramy coś. Było wieczór i tam już lecą retransmisje, nie? Jest walka tej Polki chyba w judo. I komentatorzy, tak, to już jest szansa medalowa, to będzie ten moment, pokonała wiele wyżej notowaną Japonkę, faworyta do złota. Teraz już tylko musi nie przegrać i tam jakieś, wiesz, nie? A nawet jeśli przegra, to nadal ma szansę na brąz, bo będzie repasaż, no bo repasaż, wiadomo. No i już Stasiu wkręcony, będzie medal. No i przegrała obie te walki. Jeszcze niesprawiedliwe, bo sędzia mu szukał. Oczywiście, jak Polak przegrywa lub Polka, to zawsze stoją za tym siły nieczyste. No, najczęściej sędziowie, ale nie tylko, czasem murawa na przykład, albo pogoda. Zły los, diabeł. No i to judo to właśnie tak to chętnie, nie, judo, bo tam ippon była technika, ippon, punktowana. No i tą Japonkę tym ipponem trzasnęła, a potem przegrała właśnie przez dyskwalifikację za zbyt pasywne coś tam. No sędzia mu szukał w każdym razie, no i potem ten mecz o wszystko, że tu jest szansa, no i dostała oklep nasza Polka. Przyznam szczerze, że no śledzę, ale nie wkręciłem się jakoś, te godziny są też takie, że wstajesz rano i wszystko co najważniejsze się wydarzyło. Oglądałem z zapartym tchem rzeczywiście te wyścigi kolarskie.
świetny był, bardzo ciekawy był mecz Polaków z Iranem. Natomiast jakoś nie przeżywam tych porażek. No okej, okay. Tyle się dzieje w polskiej piłce, że nie mam czasu się za bardzo bardziej tym przejmować. No to też prawda w sumie, bo tak jakby nie było tych pucharów, to może byś tam się bardziej. A tak, no czy Estonia ma medal? No może ma, ale my za to mamy... W weekend masz ekstraklasy. To... Opędzowaliśmy. Ostatnie wydarzenia są około 12-13, to wiesz, to tak... Prawda. Natomiast no, obejrzeć sobie fajnie, zawsze. To zadaj, bo to do mnie jest. Pytanie do pana redaktora Leszka. O numer co 29, chodzi... tak? Numer 29. O co chodzi z tą grzywką? Naprawdę nic więcej nie dało się zrobić. Tak, nic więcej nie dało się zrobić. Mam po prostu gdzieś fryzurę. Jak się ułożą włosy, tak są. Tyle. Powinieneś zainwestować w kapelusze, tak jak ja. To jest bardzo dobry motyw na... Znaczy to tak ci wyszło, że cię obrażam. Michał, bo to Michał Woźniak. Czy naprawdę chciałbyś teraz zobaczyć, żebym się żelował, żebym układał sobie włosy? Czy uważasz, że to by mi pasowało? Niech będzie jak jest. Naturalnie i brzydko. Nie, dlaczego brzydko? Tak inaczej. O, to często jest tak, jak chcesz wybrnąć, nie? Ostatnio musiałem na chrzciny. Wiesz, uczesać się? Znaczy moja żona była za tym, żeby mnie uczesać i rzeczywiście miałem tak, wiesz... Tutaj zrobione. Taki przedziałek w ogóle, nie mówię. Nie czułem się do końca jak ja, chociaż no, było ładnie. I generalnie, no, jak jesteś mężem, robisz to, co żona chce, i na tym polega bycie w małżeństwie. Więc... Tak, to jest fakt. To jest fakt. No ja jestem ostrzeżony tak, jakby co? Polecam, bo się wszystko, wiesz, nie musisz się czesać, wszystko masz wyrąbane, tylko wychodzisz i już jesteś uczesany. Pytanie numer 30. Co sądzicie o klubach Kokosa? Czy piłkarze dodają dużo od siebie, je przerysowują, czy rzeczywiście dzieją się tam tak absurdalne rzeczy, jak ubieranie choinki, czy rzut oszczep? Ubieranie choinki chyba było zdementowane, tak było piłkarze. Zdemowa. Natomiast no, są uciążliwe rzeczy. No, pamiętam w ŁKS-ie, jak to wyglądało, że mieli chłopaki trening o 8, potem o 12, potem o 15, tam ich trzymali. Dosyć takich no, warunkach nie za fajnych, bo tam po żwirze biegali, nie po żwirze. No wiadomo, że to chodzi o to, żeby zawodnika zniechęcić do przebywania. Zniszczyć tak naprawdę. Zniszczyć. Ja jestem przeciw klubom Kokosa oczywiście, bo to nie powinno się odbywać w takich warunkach, tylko bardziej cywilizowanych. Natomiast grzechem pierworodnym jest po prostu kiepskie zarządzanie w klubach, bo trzeba było nie podpisywać kontraktu. W tym pytaniu jest zawarta taka wątpliwość, czy kluby Kokosa w ogóle miały miejsce i czy były patologią. Tak, miały kluby miejsce. Kokosa miały miejsce i były patologią, bo jeśli masz piłkarza, no to nie wysyłasz go do rezerw, czy znaczy nie, do rezerw możesz z jego prawą, tam sobie trenuje i gra, ale no nie robisz takich ruchów, które są w sposób oczywisty wpisane w to, żeby zniszczyć mu karierę, jeśli on tu zostanie, że on tak. Jest wysyłany do parku, że on nie może trenować z drużyną. Tak, rezerwy się grają, a ty zrób 40 kółek. 40 kółek. Takie rzeczy się działy i były skandaliczne, szczęśliwie jest ich coraz mniej. Natomiast no, grzechem takim pierwotnym jest to, że podpisywano kontrakty zbyt wielkie z piłkarzami, którzy byli niepotrzebni. I ja rozumiem, że część klubu mogę powiedzieć, no kurczę, chłopie, weź idź, graj w piłkę, a nie tutaj biegasz wokół parku, tylko rozwiąż umowę. No i rozumiem też piłkarzy, którzy mówili, że no sorry, ale... No pomyłki transferowe są wliczone, wszystkie kluby będą popełniać błędy. Tak, zawsze. Tylko no, to no, trochę... Podejdź do tego odpowiedzialnie, a nie teraz zrzucaj winę na piłkarza, że on, bo on nie chce rozwiązać kontraktu. No tak, Rock Cirque, tak? Rozmawialiśmy o nim. Mhm. Nikt mu tyle nie zapłaci, co za Głębie Lubin. No to on sobie tam siedzi. Siedział przynajmniej. No, ja pewnie też bym siedział w sumie. Pytanie numer 31. Do nas obu. Co ma większą wartość? Plaża agresywnych krabów błotnych czy potencjalnie jakieś 100 milionów euro za Kacpra Kozłowskiego? Z krabów błotnych wypada, powiem szczerze, tylko mięsa agresywnego kraba błotnego, które można użyć do wyważenia mikstur, ale to jakieś tam są do dupy te mikstury. Tam chyba tarcze błyskawic można taki efekt wywołać i chyba można wywołać efekt przywrócenia kondycji. Mówię z pamięci, także nie będę tutaj zmyślał. I jak uważy się już miksturę z tego mięsa kraba błotnego, też trzeba jakiś inny składnik do tego dorzucić, to jest warte jakieś, nie wiem, 50-60 sztuk złota. To zdecydowanie Kacper jest bardziej warty. No, coś mi się wydaje, że chyba jednak pieniądze za Kacpra bardziej byłyby użyteczne w życiu. Prawda. Mamy pytanie numer 32 i są tu trzy pytania od Patryka Dawido. Pytanie do Kuby. Z kim miałbyś największe szanse w walce? Z Rokim,
Pawłem Paczulem czy Jankiem Mazurkiem. Ja bym to obejrzał, takie MMA weszło, Kuba, ciebie. Ja jestem takie pszczółotki. Wszystkie walki w życiu, nie, poza jedną to chyba wszystkie przegrałem w życiu swoje walki. Nie, poza dwiema. Więc tutaj pewnie też bym przegrał z każdym z dżentelmenów. Natomiast liczyłbym na efekt takiego szacunku wobec doświadczenia i wybrałbym Janka, bo Janek jest najmłodszy. A? Tak, ale miałem ale Janek jest zadziorny. Tak, a miałem Janek by wiesz, podszedł do ciebie bez żadnego respektu. No wiem, nie właśnie. Nie miałbyś ale... żadnej karty przetargowej. Ko. Nie wiem, czy nie przeszacowujesz tego elementu. Znaczy już raz się naciąłem na to, bo była taka sytuacja, że na starcie moja żona trenowała siatkówkę. Ja trenowałem piłkę nożną, ale była też sekcja koszykarzy. No i ja po swoim treningu sobie wszedłem na balkonik, no i obserwowałem ten trening i widzę, że ktoś z koszykarzy rzuca piłką w moją żonę. A wiedziałem, że ci koszykarze są młodsi chyba ze 3 lata ode mnie, nie? No i mówię, nie no, jak jeszcze raz rzuci piłką, to schodzę, robię aferę. No i widzę, leci piłka, schodzę, mówię, ty. On mówi, no a co mi zrobisz? Ja mówię, no to wyjdźmy. No i myślałem, że jak wiesz, 3 lata młodszy, no to powie, o nie, dobra, przepraszam. No ale wyszedł ze mną ten dwumetrowy koszykarz. No to i... nie był Marcin Gortat? Nie, to nie był Marcin Gortat, ale był duży i był ciężki. No i raz mi się udało go zrzucić z siebie, ale jak już mnie drugi raz w dosiadzie przy ten, to, no to przegrałem tę walkę. No i no niestety, no ale on powiedział, że tak, że rozumie moją reakcję, no bo myślał, że... Tak jest po walce zawsze, nie? Że w sumie się zawizuje tak, pewna komitywa, ktokolwiek wygrał. Tak, piąteczka, te sprawy. No ale no przerżnąłem z Kertesem, a właśnie też myślałem, że zadziała ta przewaga doświadczenia wieku, że będzie zachukany. Ale nie wiem. Ciężko, bo ja widziałem Pawła w akcji. Tak? A z kim walczył? Z Namianem. A, z Namianem. No nie wiem. Ale nie najbardziej, wiem. No przyznam szczerze, walki MMA w Okadonie to jest show. I zobaczyłbym walkę dwóch naczelnych wież. Marcin Najman oczywiście w jego federacji ustawia was obok siebie, pistolet w górę. I wy stajecie tam. Nie no, słyszałem historię o Rokim, że to jest bardzo trudny zawodnik. No, skoro wywrócił stół, to mógłby wywrócić ciebie. I w stójce, miałbyś i w parterze, że ciężko było go ugryźć. Czyli musiałbyś ja też... solidnie się przygotować do tej walki. Mój problem jest taki, że ja te walki, które wygrałem, to był efekt takiego radosnego bardzo ataku, takiego wiesz, takiego wejścia z radością, że szarża. No i żadnego z tych trzech zawodników taką szarżą chyba nie rozklepał. Ciężko. Janek jest najbardziej enigmatyczny tutaj, ale myślę, że możemy go nie doceniać. Mógłbyś, bo no, o Rokim się słyszało, o Pawła widziałem w boju, Janka nie widziałem, ale tak myślę, że mógłby być niebezpiecznym przeciwnikiem. Ale Paweł takie zwarcie. Nie skreślał twoich szans, Kuba, ale no, solidne treningi przed to. Ajaj. A może bym zabiegał, to też może. Pytanie jest do mnie, to możesz przeczytać. Czy zawsze ubierałeś się na czarno i czy założysz jakiś różowy sweter? Nie ubierałem się na czarno, co nawet widać po czołówce Ligi Minus, gdzie nie ma mnie w ani jednym, w jednej czarnej koszulce. Ale sweterek? Nie, raczej nie założę. Ja nie lubię sweterów, strasznie mnie kują. Strasznie jest ciepło. Mam taki błękitny sweter, jeśli tylko mu się odpowiada. Nie miałbym problemu z założeniem różowego swetra, natomiast no, po prostu takiego nie posiadam. I już jesteśmy dalej i odpowiadamy. Pytanie numer 33. Maciej Cieślik pyta nas, czy zrobimy nowy format, program remontowy. Czytałem to pytanie, bardzo mi się spodobała wizja programu remontowego. Myślę, że to było naprawdę dobre, zwłaszcza, że podoba mi się to ukrywanie różnych niedoróbek za żaluzją. To by było naprawdę to, bo no tak jak ten swój licznik ukryłem, to wydaje mi się, że można by więcej. Mielibyśmy rok na skończenie projektu. Tak, i ja myślę, że zgłosimy się z tym do Rokiego i on powie, że chyba nas pokręciło nam się i że nie zrobimy tego. Ale sfera niezrealizowanych pomysłów to też jest coś godnego uwagi, bo tam mamy dużo fajnych projektów. Ja mam niezrealizowanych pomysłów na kolejne 10 żyć. Ten specjalny odcinek o książce Jerzego Engela jest już blisko, bo przeczytałem już na Europie. 10 stron. Przeczytałem 10 stron. Plan był taki, że przeczytam na Europie całą, nagramy sobie teraz, ale nie zrobimy tego dlatego, że kiedy miałem jedną okazję, żeby poczytać, to pomyślałem sobie, że skończę, kiedy po raz pierwszy padnie kwestia szalenie ważna. I na 10 stronie skończyłem i już potem nie wznowiłem lektury. Więc program remontowy jest doskonałą ideą, szczególnie jak chcecie zobaczyć, jak cały mój wkład w remont opiera się na tym, że stoję tak. Kuba coś robi, a ja stoję tak. Ale to też było dobre, bo wzięlibyśmy jakiegoś takiego fachowca, który byłby takim naszym przewodnikiem po świecie remontowania. Jeździłby z nami na przykład do Leroy Merlin, do Castoramy, by jeździł, pokazywał tu takie części, takie. I on by się nam nie wtrącał niby.
Tylko wiesz, że a chłopaki, ja wam tylko tutaj nadzoruję, pomagam. I ty byś stał, ja bym robił, ale bym robił źle, bym robił fatalnie. I bym robił tak, żeby on, żeby nie mógł wytrzymać, że on, wiesz, by siedział i patrzył jak na szpilkach. I w końcu by się złamał na pewno. A może byśmy się wyrobili? A może. Pierwszy sezon to taki, wiesz, takich dwóch partaczy, którzy kompletnie nic nie są w stanie zrobić i doprowadzają do kilku katastrof budowlanych, a później już jest, może nie najtaniej, ale jako tako. A to było też fajne, bo jeszcze by przybywało różnych blizn, tak? A, mi nogę wciągnęła betoniarka, nie? Już w następnym sezonie już bez nogi. No. Znowu rzuciłeś frazą, którą powinienem zapisać. Przybywa blizn. W życiu przybywa blizn. To no. Jest to. A może ubyć kończyn, jak się ktoś nie pilnuje. Pytanie numer 34, to są dwa pytania od Rafała Tomczyka. Który z was lepiej by się sprawdził jako komentator? No Kuba już ma przetarcie komentatorskie w Weszło FM, więc myślę, że Kuba słuchałem wtedy i bardzo była to dynamiczna transmisja. A dziękuję, musimy coś sobie kiedyś skomentować, bo wydaje mi się, żebyśmy się dobrze uzupełniali. To byłby raczej komentarz nie w stylu tradycyjnego komentarza, w tym byśmy mieli potencjał, tak? Teraz był ten komentator Eurosportu, tak? Przyłapany na wulgaryzmach. I muszę szczerze powiedzieć, że bardzo oburzyło mnie oburzenie. Tak jak ktoś słusznie zauważył, cała Polska przeklina. Każdy, gdy wyłączyć mu mikrofon, przeklina. I teraz nagle jest oburzenie, że facet zapomniał, że ma wyłączony mikrofon i użył paru dosadnych słów, z których korzystają wszyscy. To jest pewna hipokryzja. Ja rozumiem, że na wizji powinieneś się pilnować, no ale on nie zrobił tego podczas transmisji, tylko przy wyłączonym. Także ja pełne wsparcie mam dla tego komentatora Eurosportu. A jeszcze podobało mi się, jak on potem już tak, że no kurczę pieczone, to miałem być tego nie słychać. Jak to kurczę pieczone mnie ujęło. Tak. Myślałem sobie, że to jest to. Jeśli on straci pracę, ja będzie miał jakieś problemy, to nie. Będzie takie wylanie. To będzie taka przesada, naprawdę, że... Nie, powinien dostać... Front obrony dla tego komentatora. Powinien dostać po prostu taką lampeczkę, która by się świeciła wtedy, kiedy jest mikrofon włączony. Chociaż ponoć takie lampeczki są. Kto więcej ugra w tym sezonie? Widzę w czy LKS. Oczywiście LKS. LKS ma dużo lepszą kadrę. Ma po prostu dużo lepszą kadrę. Widzę dopiero jest zbudowanym projektem. Zara, znowu. Ja się oczywiście boję, że widzę. Pytanie numer 35. Jak wygląda żona Leszka i czy jest wolna? Nigdy nie biegaliśmy z swoją żoną. To tak, dziwne. Nie biegaliśmy. Ale wydaje mi się, że nie, no jak gra na lewej obronie, to powinna być szybka, dynamiczna. Także nie ustosunkuję się do tego. A wygląda jak żona Leszka. Ma blond włosy. I... No, nie wiem, to ty mów. No, nie będę ci komplementował żony, bo to takie nie tak. Ja to czekałem, żebyś to. No nie można tak komplementować żony sobie. Obie nasze żony są blondynkami. Na tym możemy zakończyć. No można. No. Albo ty nie pokazałeś nigdy żony nigdzie? Była kiedyś. Jest taki reportaż ze Stolca. Był reportaż o Iskrze Stolec. I tam na jednym ze zdjęć moja żona... Robi żonglerki, więc możecie sobie zobaczyć. A jak dobrze poszperacie, to jeszcze jest gdzieś reportaż ze ślubu Leszka, na który się udaliśmy całą redakcją wówczas. No więc tam też, także jeśli chcecie zobaczyć, to jest taka możliwość. 36. Jaki piłkarz w zasięgu finansowym Jagiellonii mógłby sprawić, że zacznie ona grać atrakcyjną dla oka piłkę? Nie ma takiego, tak mi się wydaje. Nie, no, Jagiellonia może grać dobrą piłkę i z tym składem, który obecnie ma, także nie przesadzałbym. I z tym trenerem, którego ma. I pytanie dwa. Co sądzicie o pomyśle, żeby w Lidze Mistrzów grali tylko mistrze danego kraju? Kuba, mam propozycję, żebyśmy zrobili tutaj teraz taką impresję a la Roman Kosecki. A dlaczego nie? Dlatego nie, żeby się wówczas parę fajnych zespołów nie zakwalifikowało. Ja nie jestem fanem przesady, żeby siódmy zespół Ligi Angielskiej grał, a mistrz Holandii nie grał, bo to jest przesada. Ale też nie jestem fanem tego, że tylko mistrzowie, bo nie wyobrażam sobie takich meczów, gdzie Karabach Agdam gra z Realem Madryt, nie, z Atletico Madryt gra, a Real i Barcelona są w Lidze Europy. To było dziwne. Trzeba powiedzieć dwie kwestie. Po pierwsze, Liga Mistrzów w minionym sezonie i tak nas umiarkowanie interesowała, bo zaczęliśmy program o piłkarstwie polskim, a piłkarstwo polskie jest mało styczne z Ligą Mistrzów. Nie ma punktów słabych. Więc aż tak nas to nie frapuje. Natomiast nie no, powrót do tylko mistrzów kraju jest po prostu przesadą. Nie daje mi spokoju to pytanie o twoją żonę. Powinienem komplementować? Bo ja nigdy nie komplementuję cudzych żon. To takie jest dla mnie swoje. Tak, nie wiem, ostatnio na przykład byliśmy właśnie na wakacjach
Przepraszam, ale chcę tak powiedzieć, jak wyglądała perspektywa. No i były z nami różne pary, inne. No i tak trudno mi powiedzieć, że a, ty to masz fajną żonę, albo a, twoja żona to tam po ciąży to jest. No ja wiem, że mam fajną żonę, więc rzeczywiście nie muszę tego słyszeć. Właśnie tak, wiem, że mam fajną i ładną żonę, wiem o tym. Taki wydaje mi się to nie stosowne. Nie, aż tego, byłem ciekaw, co powiesz po prostu, sprawdzę. No, bo tak... Przepraszam, że tutaj nie się niezręcznie chyba. Tak. Może tak, źle zrobiłem. Tak. Pytanie numer 37. Co sądzicie o udzielaniu się na mediach społecznościowych przez osoby decyzyjne w klubach przez pryzmat pana Jarosława Królewskiego? Mogę zacząć? Tak. Żałuję, że nie spytałeś o osoby decyzyjne w PZPN-ie, ponieważ nie wiem, czy wiesz, ale dzisiaj Zbigniew Boniek wrzucił zdjęcie nagiego wnuka. A jest film. A jest to tylko jeden z wielu ciekawych ruchów Zbigniewa Bońka na Twitterze. Natomiast pan Jarosław Królewski, no daleko mu do Zbigniewa Bońka na Twitterze. Ale ludzi decyzyjnych w klubach nie gubią tweety, wbrew pozorom, gubią ich polubienia. Ludzie nie wiedzą, znaczy nie wszyscy nie wiedzą, że jak polubisz tweet jakiś, to on jest, na twojej liście polubionych tweetów. A co takiego znalazłeś? Nie będę mówił takich rzeczy, ale można dużo i o polityce transferowej, i o stosunkach. No, powiedz jakiś przykład, ciekawy bardzo. Jakbyś przejrzał osoby, które są uprawnione do głosowania w nadchodzących wyborach na prezesa PZPN-u, to mógłbyś pewne mapy wyborcze sobie skonstruować, jakieś takie, wiesz... Że ci raczej sprzyjają. No, jeśli lajkują wpisy, że Kulesza to jest taki, no to znaczy, że raczej nie będą głosować na Kuleszy, tylko raczej na kogoś innego. Dlatego te polubienia, nie, u Jarosława Kulewskiego nie sprawdzałem tych polubień, natomiast czasem to gubi ludzi decyzyjnych w polskiej piłce. A z Jarosławem Kulewskim mam jeszcze historię, graliśmy razem w piłkę. W KTS-ie był Jarosław Królewski na treningu i mnie strasznie oszukał. Opowiadałem ci, jak mnie oszukał? Nie. Oszukał mnie tak, bo było takie ćwiczenie, że stoi dwóch zawodników tyłem do bramki, pomiędzy nimi trener, który kopie piłkę i w momencie, kiedy słyszysz kopnięcie piłki, no to odwracacie się, biegniecie. I mnie oszukali tak, że stoję ja, stoi Jarosław Królewski i piłka nie została kopnięta, tylko została rzucona po cichu. Jarosław Królewski usłyszał ten rzut i pobiegł, a ja zostałem w blokach jak taki pajac. I odkąd mnie Jarosław Królewski do spółki z trenerami tak mnie oszukali, to nie kibicujesz Wiśle, tak jak kiedyś. A nigdy nie kibicowałem Wiśle. No. Ja chętnie bym porozmawiał z Jarosławem Królewskim, absolutnie abstrahując od piłki nożnej. Tak, wydaje się bardzo inspirującym człowiekiem. Na pewno ciekawym człowiekiem. Znaczy inspirującym pod tym kątem, że no to taki... W sensie absolutnie nie na wywiad, po prostu musi o tej porozmawiać. Od garażu, bo to widać, jak wrzuca czasem starsze fotki, że to jest takie od garażu historia. Nie wszystkie historie od garażu są faktycznie od garażu, bo czasem stoi za tym na przykład jakiś fundusz, który się zrzucił na człowieka, który od garażu... Jak w tym dowcipie o Rockefellerze, tak? Miałem dolara, zaoszczędziłem pół dolara, a resztę pomnożyłem do $2. Miałem $2, zaoszczędziłem dolara, a pozostałego pomnożyłem do $5. No a później zmarł mój dziadek i dostałem 100 milionów i tak zbudowałem swoją fortunę. Tak, to był taki ostatni wywiad chyba z Dominiką, nie z Dominiką Kulczyk, z bratem Dominiki Kulczyk, tam chyba Sebastian Kulczyk, że zaczynał od roznoszenia ulotek firmy ojca, a potem ją przejął. Można? Można? No ale w sumie fajne, że rzeczywiście ten Sebastian Kulczyk poznał i to rozdawanie ulotek. Nie, no tak, to prawda. Dobrze. Zostajemy w temacie. 38. Czy palenie pieniędzmi to dobry sposób na walkę z inflacją? Raperzy tak robią często, że palą pieniędzmi, ale ja bym raczej zainwestował to w coś innego. Może bym kupił koce do schroniska, albo może bym kupił karmę do schroniska, albo nie wiem, helikopter taki kupił ładny. Coś bym zrobił. Na pewno galopująca inflacja jest wspaniałym fenomenem. Wszyscy się bogacimy. Lubię ten dowcip, że tak, tato, możesz mi dać 10 rubli na kole? A po co ci 20 rubli? Czy chciałbyś 50 rubli na kole? Nie dam ci tych 100 rubli. Galopująca inflacja. Pytanie numer 39. Whisky z kolą czy z lodem? Krótkie pytanie. Z kolą. Odpowiedź. Z kolą i z lodem. Ale to dawno dzieje już. Pytanie numer 40. Jaki jest wasz ulubiony kebab i kiedy wpadacie do koluszek? Ja lubię każdy kebab, który jest z bardzo ostrym sosem.
I to tyle. Mam, teraz jest na rogu Limanka Zachodnia, tuż koło mojego domu. Jest kebab chyba Royce. Royce kebab się nazywa. Jest spoko. Mają ostrość. Lubię Zafir, ale tam niedaleko mojego domu, bo też nie każdy Zafir robi tak samo. Dobre. To jest Zafir na Przybyszewskiego bodajże. A jaki bierzesz? Też ostry. Ostry sos, tak. I kurczak. Kiedy wpadacie do Koluszek, no, przejeżdżam często przez Koluszki. No, nie wiem, czy się liczy stacja. Ostatnio też tam jadłem kepsa w swoim roku. Trenowałem z KKS-em Koluszki kiedyś, ale teraz fajną już... trybunę mają tam w Koluszkach. Mają taką dużą, fajną, nie? Tak, jak na taki stadion. I zadaszoną. To jest fajne. Pytanie do Leszka. 41. Czy na igrzyskach wolisz finały, czy repasaże? No repasaże. Repasaże są jednak solą sportu, choć finał C1 też jest czymś, co bardzo szanuję. Do ciebie, Kuba, na ilu byłeś ustawkach kiboli? Nie byłem. Na takiej leśnej ustawce nigdy nie byłem. Byłem ze trzy razy tak w oku cyklonu. W oku cyklonu byłem ze trzy razy, ale do niczego nie doszło. Poza tym, że mnie policja zagazowała dostałem od Rosjan w pędzel. Dostałem od Rosjan w pędzel na moście Poniatowskiego. Wtedy, co była ta mecz Euro Polska-Rosja. I na moście tam się działy różne sceny, no i właśnie wtedy tak to wyglądało, że ja sobie szedłem grzecznie razem z innymi dziennikarzami, kibicami, a Rosjanie wybiegali z tego swojego marszu, klepali i wracali do tego swojego marszu. No i podczas jednego z tych wybiegów właśnie mnie naklepali. Ale na ustawkach nie byłem nigdy. Pytanie numer 42. Jaki jest wasz rekord stężenia alkoholu we krwi? Nie mierzyłem. Też nie. Tak, nie, tak, ja nie miałem takich alkoholowych przygód. Nawet nie przypominam sobie. Raz tylko, nie miałem takich alkoholowych przygód. Znaczy ja tylko mogę powiedzieć, że ja pochodzę z Kolumny. Każdy, kto mieszka w Kolumnie, zawsze powie, że jest z Kolumny. Natomiast z punktu widzenia administracyjnego, tak, to jest Łask. No i w Łasku kiedyś była historia, że rzeczywiście stamtąd pochodził rekordzista Polski w liczbie promilów, tam było dobrze ponad 10 i jechał na rowerze wtedy. To tyle mogę powiedzieć. No tak, są takie historie. Czy jakiekolwiek większe stężenie alkoholu we krwi, to jest melodia przyszłości? Ja tylko raz miałem mierzone stężenie alkoholu we krwi, kiedy nas złapano, jak szpeciliśmy elewację budynku na urodziny mojego kuzyna i zabrano nas na komisariat i tam wówczas zbadano nas, no i potem ukazał się komunikat, że wszyscy zatrzymani byli nietrzeźwi. Ale chyba wydmuchałem 2 promile, nie, jeden i trochę. Także niedużo. Pytanie numer 43. Który z was ma lepszy czas na 3 km? Na pewno Kuba, bo Kuba gra w piłkę, a ja siedzę w domu. Biegłem. Miałem chyba jakoś, nie wiem, 14 minut, coś takiego. Dużo, ale bo biegłem powoli. Pytanie do redaktora Milewskiego. Ulubiona postać z Kapitana Bomby. Dużo już rozmawialiśmy o Kapitanie. Znaczy, mówię, generalnie ciężko wybrać jedną postać, no bo jakby masz ten szkielet tych głównych postaci, ale najbardziej mi się podobają te wszystkie postacie, które w jakiś sposób parodiują polską rzeczywistość. I chyba jednym z najlepszych takich fragmentów jest ten dialog dwóch braci, jak grają w Macao. Żywę się tobą. Żywę się biedą. Jeśli miałem wybrać jakąś scenkę, to chyba to. No ale nawet jak jest Andrzeju, nie denerwuj się, jest przerobione, tak? Na cięciu ci puszczę, bo musisz to zobaczyć. Ale to jest wspaniałe. Macao. Była tam taka postać... Ha, 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 Jopek! Ciekawe, co mnie w wojnę grają. W wojnę jeszcze. Ciekawe, co jest po środku. Może Jopek! Dobry. A ja pamiętam, że była taka postać, która była stylizowana na jakiegoś włoskiego gangstera. Chyba i była taka kwestia Donna Mama Esta Chujocita. I to jest ta postać, która mi utkwiła w pamięci. Chyba pan Staś, tak? Mający... Majster? Nie, pan Staś to jest od tej gęsterze węża nie wbijesz. I w tej nowej części Egzorcysta, tak? To poniekąd ja też jest. To akurat leciało chyba na Netflixie. Też jest Walaszka i tam jest świetna postać tego kosmity. Znaczy nie, tego diabła, tak? Też polecam. Świetny jest absolutnie klimat. Kapitana Bomba. Pytanie numer 45. Czy wzięlibyście Dudka na mundial? Ja bym wziął. Wziąłbym. Kiedy wróci łódzka audycja? W przyszły czwartek. Jakich 3 obecnych zawodników pozbylibyście się z kadry? Leszek Widzewa, Oki Okres. Ja w sumie jestem zadowolony z tej kadry. Nie chcę też skreślać z góry. Jest już pewne osoby odeszły, takie co mi bardzo przeszkadzały, jak na przykład Henryk Oyama. Już mnie przestały denerwować. A ja bym się Ireneusza Mamrota pozbył. No ale właśnie. To już się dokonało. Ireneusz Mamrota sam się pozbył.
Pytanie numer 46. Czy jeden brązowy medal w taekwondo zdobyty po repasażach ma wagę co najmniej dwóch złotych medali zdobytych w normalny sposób? Proste, że tak. Jak wygrasz repasaże, to jakbyś wygrał życie. Pytanie jest pięknie ułożoną tezą, z którą nie sposób się nie zgodzić. Tak. Każde repasaże wygrane to jest... Tak samo jak awans do ekstraklasy. Więcej waży po barażach niż bezpośredni. Były kluby, które miały to w zasięgu ręki, na odległość palca. Ale to się im nie udało. To jest ciekawe pytanie, 47. Gdybyście mogli zastąpić całą trawę na świecie czymś innym, to co by to było i dlaczego? Ja myślałem nad tym, Jacek, myślałem nad tym pytaniem. Naprawdę, nie dawało mi spokoju, bo na urlopie się sprawdzałem, jak przybywały te pytania. Ja bym zastąpił wszystko, ale to wszystko bym zastąpił lasami, jak leci. Żeby tak jedno drzewo koło drugiego rosło i zostawił mi tylko Łódź jako taką enklawę. Bo podczas urlopu bardzo doceniłem Łódź. Nie to, że wcześniej doceniam, ale bardzo doceniłem Łódź i pomyślałem sobie, że nie wygramy z globalnym ociepleniem inaczej niż sadząc lasy. Zrównałbym z ziemią wszystkie te państwa, jakieś tam Niemcy i tak dalej, sadzić drzewa, wszędzie drzewa, jeden wielki las i Łódź. I byśmy my sobie mieszkali, byśmy sobie nagrywali program w Łodzi i tak dalej, a tam wszędzie by były lasy. Po horyzont. Wszędzie, gdzie jest trawa, tak? Tak. I nie tylko. Nie. Tam, gdzie są budynki, rządowe szczególnie. O, rządowy tam od razu. I od razu las. I tak samo bym w każdym innym, we Francji, wieża Eiffla, po chuj, las. I wszędzie lasy. I tak bym to zrobił. A powiedz teraz, co ty byś? Małe kotki. W każdym miejscu, gdzie jest trawa, jest nieustannie mały kotek. Jeden tak obok siebie, drugi jeden obok siebie, małe kotki. Cały czas miauczące. Wszędzie małe kotki. Ale to by się deptał. No to byłoby dziwne, ale no wiesz, ludzie mówią, że małe kotki są takie ładne, urocze i tak dalej, więc być może to by poprawiło ludziom nastrój. A jeśli nie, to byłoby absurdalne. Tam srają, stoją w miejscu, wyją o jedzenie, bo nie wykarmisz tych małych kotów. I w każdym miejscu trawnika cały czas małe koty. I non stop. To byłoby pan. Takie, albo byłoby uroczo, nie, to byłoby właśnie że dla ludzi, którzy mówią, a małe kotki, fajne, takie pandemonium, zobacz. Dlatego pokazania, że zobacz, masz czego chciałeś, uważaj o czym marzysz, dałbym wszędzie małe koty. Tak, ja pośród tych małych kotów bym dał jedno takie bardzo wysokie drzewo i na tym drzewie, żebyś siedział i tak krzyczał do ludzi, i co, i macie tam, te małe macie koty macie małe swoje. Kotki, tak, no tak, więcej nie. Może tych więcej, małych. No, tam, no, to by było. I ludzie by tak pokali, Leszek, masz rację, one nie są słodkie. To było piękne. 48. Jaki jest wasz ulubiony Pokémon? Kiedyś jak byłem mały, to lubiłem tego takiego Skitre chyba się to pisało, taki z kosą. A potem jak dojrzałem, to uznałem, że jedynym Pokemonem, który przedstawia nas wszystkich, jest Psyduck. Psyduck był najfajniejszy, to fakt. No. Masz jakiegoś innego jeszcze? Znaczy fajne było na przykład w tej bajce Pokemon, którą się kiedyś oglądało, że ten Charizard był taki nieprzewidywalny. On niby miał tego Charizarda, on był bardzo potężny, ale on cały czas coś wywijał. To było zabawne. Ale może Snorlax jakiś? A, to no, ten śpiący. Snorlax. Niech będzie Snorlax. Stawiam na Snorlax. To ja Psyduck. A, jeszcze był ten taki, co się w kuleczkę zwijał, taki uroczy. Sandsquash? Sandshrew? Nie wiem, co to jest. Trochę z bajki pamiętam. Ja właśnie nie z bajki, tylko z gier. Pytanie do Leszka. 49 pytanie. Czy NetSoccer to najlepsza gra piłkarska, w jaką grałeś? Tak, zdecydowanie tak. NetSoccer był czymś absolutnie fantastycznym. Tamten silnik gry, cały mechanizm, to, że prowadzisz tylko jedną postać, że wysokość masz z lotu ptaka jak w Sensible, ale bardzo dużo się dało zrobić rzeczywiście w tej mechanice, która tam była. To była fantastyczna gra z potencjałem na ogólnoświatowy hit, ale niestety przekombinowano z tymi wersjami. A to co to jest? Bo ja nie grałem. Grałeś jednym piłkarzem. No bo była New sobie... Star Soccer było na przykład. Nie, NetSoccer. Byłeś jednym piłkarzem. No i wchodziłeś do gry i tworzyłeś drużyny. Ja byłem w takiej pierwszej fali, to było chyba 2008 rok i tworzyłem drużyny swoje. Do dziś mam kontakt z niektórymi osobami, z jedną osobą z tamtego NetSoccera. Była cała społeczność, graliśmy mecze. Byłem w drużynie Nakło United, w której mieliśmy nawet treningi. Mieliśmy o 14 treningi. Tak, jak klan, gram. W sensie. Ja byłem stoperem, który wyznaczał linię spalonego w tej drużynie. To było bardzo fajne. Ja z takiej mechaniki to pamiętam New Star Soccer. Też jednego prowadziłeś, tak, też był widok od góry i tam było fajnie, że prowadziłeś też jego życie. Tak, ale tu grałeś
z innymi ludźmi. A, no tak, cały czas. No tak, wiesz, to było przewaga. Zupełnie co innego. Tak sam wyznaczałeś taktykę. Tak. Później były takie taktyki, że ktoś grał cały czas. Jak miał 1-0, to podawał tylko na swojej obronie między tymi. Nie? Takie chamskie taktyki. Wszystko tam uchodziło. Nie? A czy mogłeś tam się rozbić po pijaku samochodem? Bo w New Star Soccerze mogłeś. No to tak. Grałem w New Star Soccera i też był świetny. Dobra. Sasza Bogunowicz czy Veli Kobatrowicz? Veli Kobatrowicz. Tak, też doceniam go piłkarsko. Doceniam go piłkarsko, może grał w Widzewie. Pytanie do Kuby. Czy noszenie czapki w pomieszczeniu jest kulturalne? Nie jest. Nie jest. I muszę przeprosić za to, ale nie jest kulturalne. Natomiast jestem na co dzień tak miły, tak jestem grzeczny, mówię przepraszam, dziękuję, proszę, że żeby pozostać chamem, którym byłem od zawsze, to noszę czapkę w pomieszczeniu. To jest taki mój, to jest moja enklawa chamstwa. Pewien manifest. Tak, moja enklawa chamstwa. Pytanie numer 50. Czy oglądaliście Galactic Football? Nie. 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 Wiem, że jest, to, widziałem jakieś urywki i wygląda to na coś, co bym się mógł wciągnąć, ale no po prostu nie ma czasu. Czy Gomez wiedział o zamordowaniu magów? Pytanie numer 51. Tak, przepraszam. Damian pyta, czy Gomez wiedział o zamordowaniu magów ognia? A ma pan dowód? A ma pan dowód? Damian, masz dowód? Jeśli masz dowód, to może wiedział. Ale słyszałem, że jakiś angielski historyk wyznaczył dużą nagrodę za przedstawienie dowodu, że Gomez wiedział o zamordowaniu magów ognia. To jest straszny spoiler gotikowy. No ale trudno. 52. Leszku, czy masz również jakąś historię o grze w koszykówkę bądź inną dyscyplinę sportową ze znanym sportowcem? Grałem kiedyś w jednej drużynie siatkarskiej z ówczesnym partnerem Reniusis na wczasach w Łazach. Pojechałem z rodzicami w wieku chyba 16 lat do Łaz na rodzinne wczasy i w tym samym ośrodku Fala była Reniusis. Grałem z nią i jej synem w piłkarzyki, a jej partner był najlepszy w siatkówkę w całym ośrodku. To jest najbardziej niezwykła historia sportowa, jaką mam. Czyli Reni Jusis cię znalazła? Tak. Było w jakimś kawałku właśnie, że najbardziej się boję, że mnie kiedyś Reni Jusis znajdzie. A w kosza grałeś? No w kosza grałem, ale z nikim znanym. No dobrze. Szkoda. 53. Forehand czy backhand? Implozja czy deszcz meteorytów? Odbicie palcami czy sposobem dolnym? Tak. Szybkie strzały. Czekaj. Forehand. Forehand. Deszcz meteorytów zdecydowanie. Można by się było gdzieś skryć. Być odbicie może. Odbicie palcami to, co tu chodzi? No czy w siatkówce, tak? Hmm. Czy tak? Oczywiście palcami, bo sposobem dolnym jest spoko, ale bolą ręce. Nogi nie bolą, ale bolą ręce. Ja dam backhand, deszcz meteorytów i sposobem dolnym. Bo sprawia ból. Bo jest tak. Bo sprawia ból. Tamtego po prostu tak mi się kojarzy. O, tu no, jest to dobrze. Też mamy to Major Choice 54. Eddie Andradina czy Akahoshi? Eddie. Golon czy Herod, co nigdy nie był młody? Golon. To był potężny człowiek. Potężny. Najpotężniejszy z ludzi na świecie. Matras czy Garuch? Matras. Garuch. Bo Garuch ostatnio nas opędzlował. No. A ja za Garuchem. Nieprzespana noc, impreza na plaży, śpiewy przy dobrym trunku i akompaniamencie gitary, czy gra nogami Tomasa Dana? Impreza na plaży. Piach wchodzi w pomiędzy pośladki. No tak, nie wypuczesz go. Gra nogami. Oczywiście impreza na plaży. Tweety Smyka czy wokalizy Paczula? Nie no, ten opaliński zbrodniarz jest zbrodniarzem. Wokalizy, chociaż nigdy żadnej nie odgadłem. Ja stawiam na tweety Smyka, cenię talent wokalny Pawła, ale szczególnie z czołówek różnych. Wokaliz nigdy nie zgadłem, było mi z tego powodu bardzo przykro. Tweety Damiana są zwykle spoko. Na bezludną wyspę zabierasz w pełni wysażonego kampera z zapasem żywności, czy drugiego tetryka? Od jakiej anegdoty zaczniecie posiadówkę podpadną? Chyba to pierwsze, tak? Jak? No to jest jedno pytanie tak naprawdę. Ale to nie zabierasz mnie? Co? Nie zabierasz mnie? No i co mam cię zeżrać? To jest pytanie o żywność. Zwróć uwagę. Co będziesz jadł? Kamper z zapasem żywności, czy drugiego tetryka? To chodzi o jedzenie. Nie, no to jest o zabierasz. Ja, nie, to...
To nie wiem, co dalej z nami. To ja bym zabrał w takim razie... Ja bym cię, Kuba, nie wpierdolił. Masz moją gwarancję, nie zażarłbym cię. Ja bym wziął Włodzimierza Gąsiora i byśmy sobie zaczęli od anegdoty. Ty teraz o anegdotach, a posiedzicie na bezludnej wyspie bez jedzenia i będzie. O, Włodek ciekawy, ile ma kalorii. Musisz myśleć przyszłościowo. Ja nie chcę, żebyśmy stawali przed takim dylematem, kto kogo wpierdoli. To byłby świetny reality show. Kto kogo zeżre na TVN-ie? TVN 7, 21. Kto kogo zeżre? Ja dwóch przyjaciół na bezludnej wyspie, kto kogo zje? Super program, ale nie chciałbym w tym uczestniczyć. Była kiedyś taka nowela i był utwór Kazika. Właśnie utwór Kazika był o tym, że gościu mówi, że nie mam nogi, pożarli mi ją współtowarzysze. I przez całą piosenkę mówi, że pożarli mi współtowarzysze i na końcu mówi, to ja zjadłem swoją nogę. Było coś takiego. I w noweli też tak było. Jak czytacie tę nowelę, to nie dajcie się zwieść. Okazuje się, że to on sam zeżarł swoją nogę i się nie podzielił. Noweli? Nie pamiętam, ale była o wypadku w górach, gdzieś tam wysoko i już miał gość odmrożoną nogę i oni tak proponowali, że no słuchaj, i tak ci nie będzie potrzebna, i tak cię amputują. No i w końcu odkryli koc, że teraz już ci ją zjemy, a ona już była zjedzona. To ja czytałem książkę o tym wypadku w Chile, gdzie rozbili się w Andach i spędzili tam chyba 3 tygodnie, czy albo jeszcze więcej, gdzieś w jakiejś przełęczy i później po jakimś czasie podjęli decyzję, że będą zjadać tych zamarzniętych niektórych. No i dzięki temu przeżyli. Dzięki kanibalizmowi. Kościół później dał im dyspensę, że wyjątkowo jest w stanie uznać ten kanibalizm. Nie wiem, jak dobrnęliśmy do tematu kanibalizmu. A takie było przyjemne pytanko. Myślałem, że jakąś anegdotę. Trzeba robić cięcie. No dobrze. Czyli no to ja z trenerem Gąsiorem byśmy zaczęli od anegdoty dotyczącej stali Mielec. A potem bym nie zjadł pewnie. Bo jest silniejszy na pewno. Ja biorę. Dobrze. I robimy cięcie. Oszło. Lecimy dalej. Pytanie numer 55. Wasze ulubione postacie w Mortal Kombat. Muszę przyznać, Kuba, pozwól, że ja w Mortal Kombat grałem już na Amidze, gdzie miałeś kilka dyskietek. Już nie pamiętam, czy były 3 albo 4, ale wiesz. Chyba 4. Wybierałeś menu, musiałeś dać inną dyskietkę, logowałeś się do tej walki, inna dyskietka. To trwało jakieś 10 minut, ale ta grafika z Mortal Kombat 1 na Amidze to było coś oszałamiającego. Ja stworzyłem sobie wtedy pod ten Mortal Kombat taki zeszycik z ruchami. Miałem, wiesz, zrobiony kto, co. I odkrycie każdego ruchu to było niezwykłe wydarzenie. A tam była taka szare menu, takie 3 rządki, że przesuwałeś sobie ten, no, dobrze pamiętam, i 2 stało po bokach. Tak. To też w to grałem u kuzyna właśnie, z którym byłem na wakacjach. Tak, no. na właśnie tym, to chyba Atari było, tak mi się wydaje. Johnny Cage jest moją ulubioną postacią absolutnie, bo... Ciosy w jaja. Tak. A poza tym wydawał mi się taki super cool, luźny. I miał okulary. Też mam okulary. Jak Johnny Cage. Mhm. No i to tyle. A jakiś inny fighter, który by ci się podobał? Bo jeszcze nie zmieniłeś żadnego. Ja lubiłem Sub-Zero. Choć jest trudniejszy niż Scorpion. Cios Scorpionem, no to faktem, że jestem w stanie... No i mam na stale wdrukowany w pamięć. Jak to, że jak... To instalujesz tak, CN0102, to ściągasz Karasimowicza, tak instalujesz dowolny Mortal Kombat, wybierasz Skorpiona i dajesz 2 razy do tyłu i któryś tam przycisk i on ci, tak mi się wydaje, że to jest to. A szukam. Na pewno byłbym od razu w stanie gdzieś to rzucić. A nie, chyba poza Johnny Cage'em nie. Rzeczywiście Mortal Kombat jest serią, która bardzo dużo dla mnie znaczyła, jeśli chodzi o gry. A ulubiony rywal? Shao Kahn? Znaczy no ja to nie dopytałem. Jakiegoś rywala nie mam, szczerze mówiąc. No to... Ja lubiłem walczyć z tym, co miał 6 tych. Goro. No i była też Shiva. Shiva to już miała dopiero łatwiej czas. Wystarczyło góra-dół bodajże i ona wyskakiwała z ekranu i z góry spadała. No. Było mistrzostwo. A fajnie, właśnie był Liu Kang, Kung Lao. No to byli gości. A teraz jest Rambo w najnowszej wersji. Jest świetny. Rambo? No. Jak wpadniecie, to musimy zagrać Mortala dziś. Dobrze. 56. Czy macie w Polsce jakiś klub drugiego wyboru? Czy macie klub, który najchętniej byście wysadzili atomówką? Klub drugiego wyboru to u mnie oczywiście Zawisza Bydgoszcz i GKS Lechy i Lech Poznań, czyli zgodę UKS-u. Natomiast czym wysadził? Nie, wbrew pozorom nie. Bo mimo, że nie lubimy się specjalnie z Leszkiem, to mu nie wysadził klubu. No, niech ma ten swój klub. Natomiast tak zupełnie serio, to zgadzam się z tym określeniem, które nie pamiętam, czy któryś trener, czy piłkarz ukuł, że jednak
no, Łódź jest silna tym, że trwa cały czas rywalizacja i żaden z łódzkich klubów nie doszedłby do tego, do czego doszedł, gdyby nie ten drugi. I to jest teza, z którą ja się w sumie zgadzam, bo na wszystkich polach ta rywalizacja sprzyja rozwojowi. Tak na co dzień nie lubię. Wolałbym na przykład, jak mam stanowisko w firmie, tak jak u nas mam stanowisko, to wolałbym, że nie mieć żadnej konkurencji do tego stanowiska. Tylko już, żebym tak mógł sobie siedzieć w strefie komfortu i robić tylko to, co lubię. Natomiast w piłce nożnej, gdzie kibicuję, to jednak rywal jest czymś pożytecznym. Nie chciałbym, żeby Łódź była na przykład takim Wrocławiem, że jest tylko jeden klub, albo Poznaniem, gdzie są dwa, ale tylko jeden jest z kibicami, no tak, takimi masowymi kibicami. Więc na żaden bym atomówki nie spuścił raczej, nie sądzę. Ja też bym na nikogo żadnej atomówki nie spuszczała. Jeśli chodzi o klub drugiego wyboru, to raczej nie, chyba że mówimy o jakichś B-klasach. Natomiast no, w tym momencie bardziej się przyzwyczajasz i kibicujesz jakimś konkretnym personaliom, czyli na przykład piłkarzom i trenerom, którzy zawsze od ciebie odbierają. To kogo byś chciał w Ekstraklasie teraz, żeby wygrał? Masz jakiś taki klub, z którym sympatyzujesz? Ostatnio mi się bardzo dobrze rozmawiało z Welo Nikitowiciem z Górnika Łęczna, więc kibicuję Górnikowi Łęczna. Ale jeśli będą grać słabo w piłkę, to nie będę płakał, jak spadną. To są raczej na tej zasadzie, że jest pewna sympatia do Górnika Łęczna, bo oni naprawdę mają duże problemy kadrowe, słabo finansowo. No jest coś będzie fajna historia, jeśli im to wypali, tak? Więc to na tej zasadzie, ale to nie jest tak, że wiesz, ja kibicuję i włączę ten mecz, kupiłem sobie proposzy. No nie, to już tak po prostu nie ma. W finale baraży pewnie im kibicowałeś. Bardzo, bardzo kupa. Przewidzieliśmy to wszystko. Dobra, to dalej lecimy. Pytanie 57. Najbardziej chamski pod kątem kibiców klub w Polsce to... No ja nie znam w ogóle środowiska kibicowskiego. Uuu, ja siadam wygodnie teraz. Naprawdę? Nie masz? Na Twitterze nie masz kibiców innych klubów? Tak, bo... To no. Kibicowskie, no to myślałem, że bardziej chodzi o jakieś tam trybuny, takie rzeczy. Nie, no taki, że dajesz tweeta i pod tweetem masz 70 odpowiedzi, że chyba cię boli wielkie. I tu wpisujesz co? No to chyba każdy klub tak ma, jak za bardzo go. Czasami się pojawia pewien problem z brakiem dystansu. Na pewno teraz, jak pisaliśmy chyba po meczu Termaliki, taką umiarkowanie przychylną, no to pojawiło się dużo nagle komentarzy gdzieś z tamtego regionu i to było zaskakujące, że wiesz, no pierwszy mecz, no zremisowaliście, no ale to, no, byliście lepsi, a mimo to, że nie pochwaliliśmy jakoś niesamowicie, to pojawiła się jakaś duża grupa komentarzy, więc to jeszcze niczym nie musi rzutować, ale było zaskakujące. Mam ścisłą topkę. Wisła, Krakowia to są kluby przefikane pod tym kątem. Oczywiście jest tam wielu kibiców, których opinię cenię, humor cenię, dystans tak samo. Natomiast jeśli coś napiszesz w temacie krakowskiej piłki, to bądź pewny, że czeka cię znój, że czeka cię trud, żeby się przejść przez to wszystko. Sam nie wiem, którzy kibice są bardziej zaciekli w tych swoich, bo z kibicami Krakowi to czasem po 40 tweetów te nitki mają i już tam wchodzą takie zupełnie personalne rzeczy, że jak ty możesz się nazywać kibicem ŁKS-u w ogóle? Jak cię Krakowia irytuje na przykład. Takie słyszałem komentarze. Wiślacy też, Wiślaks, to jest znana komenda twitterowa. Wiślaks są. Wisła ma taką, Twitter Wisły ma taką trochę opinię, że jest bardzo tak, potrafi zmienić kogoś. Tak, potrafi wrzucić. No i trzeci klub nieoczywisty, Stal Mielec. Tak, Stal Mielec. Pod każdym tekstem weszło, wrzucony na Twittera. Boli nas Stal Mielec. Tak, o nic pozytywnego znowu. Chyba was boli. A nie wygraliśmy. Nie wygraliśmy, takich słów nie pada, nie będę wkładał, ale tak zwyciężyliśmy poprzedni sezon, zajmując 15 miejsce, zamknęliśmy wam mordy. I co? I dalej kłapiecie tymi mordami, mimo że już są zamknięte. Coś w tym jest, jak pisaliśmy nawet ten tekst, to o Stali Mielec z lat 90, tak? A tak. Awansowali, zrobiliśmy barwny materiał. Dużo osób rzeczywiście z Mielca miało pretensje. Dlaczego my to wyciągamy? Teoria spiskowa, że już szukamy haków na Stal Mielec, tak. Że no, przypominamy. No po prostu Stal awansowała. Robisz materiał o tym, jak poprzednio grałem w Ekstraklasie. Co jest tu zaskakującego? A czy mógłbyś być szczery? To miał być szczery. Powiedz, że ci boli Stal Mielec wielka. Że zazdrości, że masz kompleks. Wiesz co, jest też ta kwestia, że czasem jedna osoba rzutuje bardzo mocno i ja na przykład... Ten użytkownik Wejnen, tak? Który
jest na Twitterze i rzeczywiście bardzo rzetelnie często pisze, znaczy cały czas pisze o Stali Mielec i rzeczywiście wszystkiego się możesz stamtąd dowiedzieć. No tak patrzysz na niego i ja nie obserwuję zbyt wielu osób ze Stali Mielec. Jego obserwuję i ma takie realistyczne spojrzenie. Często tak jest, że jedna osoba, która ci się kojarzy z jakimś klubem, bardzo na niego rzutuje. Tak może być. Natomiast jeszcze podobała mi się twoja teoria, że kibice Beniaminków mają dosyć ciężko, bo nagle przestałem o nich pisać lokalne media, które zazwyczaj piszą, tylko zaczynałem pisać ogólnopolskie. I w ogólnopolskich mediach każdy dostaje swoją działkę, no bo to jest taka liga, że każdy się w jakiś sposób kompromituje. No i wtedy jest jak to? Czyżby cię bolało? Nie, nie boli nas żaden klub. Natomiast tak, jeśli miałbym wskazać twitterowych takich wojowników, którzy są najmocniejsi, to bym te trzy kluby wskazał. Na pewno jeśli by to miało być jakaś armia, no to Wisła jest dosyć, dosyć zmobilizowana. Zorganizowana. I liczna. To rzeczywiście może na jakieś boje wysyłać. Pytanie 58. Czy puścicie kiedyś bloopersy z nagrań, ile nóg ma padalec? Był kiedyś bloopers po jednym z odcinków, jak ty opowiadałeś jakąś anegdotę i to gdzieś tam się wysypało. Tak, generalnie puszczamy, co to nagraliśmy, to zazwyczaj puszczamy, bo chyba raz też tak było, że po napisach końcowych poszła jakaś taka rzecz. Niewiele jest cięć. Ale niewiele jest cięć, bo generalnie jak się walniemy na wizji, to zazwyczaj mówimy po prostu, szkoda, walniliśmy. Tak to zostawiamy, tak. I zostawiamy, więc nie ma za dużo takich pobocznych ujęć. Dzisiaj nagraliśmy takie, ale Leszek opowiadał o narkotyzowaniu się, więc nie możemy o tym powiedzieć na wizji. A padalec... Dobrze, że to opowiedziałem. Padalec ma nogi? Nie, to chyba wąż, czy nie? Ja nie wiem w sumie. Za skroniec to jest to samo? Ja ci nie znam. Paweł, nie wybrniesz już teraz. Dobra, następne pytanie. Pytanie 59. A to do mnie. To musisz ty przeczytać. Olki, czy poza Łodzią spotkały ciebie jakieś nieprzyjemności w związku z tym, że tak jowialnie kibicujesz ŁKS-u? Nie. Nawet w Łodzi mnie nie spotkały. Znaczy nie spotkały mnie z tego względu, że ktoś powiedział, o to jest ten, o, ja go kojarzę, bo się afiszuje na przykład. Więc nie, raczej nie. Tak szukam pamięcią, że raczej wszyscy podchodzą w porządku. Zresztą ja nie jestem jakiś szajnie rozpoznawalny. To nie jest tak, że idę na przykład Wojska Polskiego i ktoś... Jakbyś czapkę zdjął, to wtedy jesteś w ogóle... A właśnie ja... Czapka niewidka. Właśnie może, bo ja rzadko chodzę w czapce, tak wiesz, tak cały dzień. Jakbyś założył, to wtedy ryzyko większe rozpoznania ciebie. Natomiast nie, raczej się nie zdarzyło, żeby ktoś mi jakieś niemiłe słowo powiedział. Nawet ostatnio na Arce zostałem rozkminiony, że jestem na sektora gospodarzy i zamiast jakiegoś oklepu na przykład, to zostałem tylko zapytany o to, czy podtrzymuję, że Ricardinho jest dobrym zawodnikiem. I podtrzymuję, że Ricardinho jest dobrym zawodnikiem. Pytanie numer 60. Jaką klasą graliście w Gothica? Ja nie grałem w Gothica. Tam były klasy? Teraz tak staram się przypomnieć. Nie, tam chyba brałeś kija i leciałeś. Albo nie pamiętam, bo grałem dosyć dawno. Ale no ja zazwyczaj to z łuku strzelam. Jak tylko mogę strzelać z łuku, to strzelam z łuku. A w Gothicu, z tego co pamiętam, był strasznie przyrąbany system walki. Strasznie. Bardzo była skomplikowana to sterowanie, wszystko. Więc pamiętam, że tam chyba dosyć często się ograniczałem, że dobra, najprostsze jest walenie z miecza, to walę z miecza. Tak było. Pytanie numer 61. W jakich okolicznościach panowie poznaliście swoje małżonki i czy musieliście za nimi długo deptać, czy była to jednak miłość od pierwszego wejrzenia? Wraca ten niewygodny temat. Opowiedz ty. Poznaliśmy się w internecie na jednym z portali randkowych. Zaczęliśmy się spotykać i po prostu się to potoczyło. Nie ma tu żadnej jakiejś wielkiej historii. Także można znaleźć miłość swojego życia w internecie, na portalu randkowym. Nas za nią skojarzyli wspólni znajomi, chrzestny naszego drugiego syna i chrzestna naszego pierwszego syna. Tak mi się wydaje. Albo jak pomyliłem, to sprostuję w komentarzach. Natomiast no tak, poznali nas ze sobą na imprezie. No i co? I potem się okazało, że trenujemy w jednym klubie, że kibicujemy jednemu klubowi, że się dobrze dogadujemy. No i tak już zostaliśmy ze sobą. Więc to nie było raczej od pierwszego wejrzenia. Chociaż na pewno było tak, że od początku się traktowaliśmy z takim zamiarem, że być może spróbujemy się ze sobą zacząć spotykać. Czy jak spojrzałeś na nią, myślisz, dwoje dzieci moglibyśmy mieć. No. Tak. Kiedyś w takim utworze rapowym było, że z taką kobietą to nie chcę dzieci, chcę od razu wnuków. Taki komplement. Fajny jest ten komplement. Pytanie numer 62. Kuba, przyznaj się, załatwiałeś sobie dyplom u Domżala jak Lewandowski w Góralski.
Nie, swój dyplom zrobiłem na Uniwersytecie Łódzkim, tak. Nie na Wyższej. A ty znasz to z jakiegoś tło tej, znaczy tego człowieka? Tak, tak. Czy ty tak, znasz? Tak, tak. Grałem w drużynie z synem, z Zbigniewa D. Z synem Zbigniewa D, Karolem Domżałem. No i z Karolem grałem w drużynie, z kanclerz, bo taką miał ksywę. Znaczy no ksywę, no to też stanowisko, które miał na uczelni. Kanclerz był sponsorem kolejarza, w którym występowałem w okręgówce. Od niego dostałem pierwsze pieniądze i ostatnie za grę w piłkę. Strzeliłem gola Górnikowi Łęczyca, to był mój chyba jeden z dwóch albo trzech goli w okręgówce. I kiedy były wypłaty, prezes dzielił, to trener powiedział, nie no, jemu też daj, bo ja nie miałem zarobków, tylko tam inni w drużynie mieli jakieś pieniądze takie symboliczne, ja nie miałem żadnych. No i dostałem 50 zł wówczas za tego gola. Premia bramkowa, można powiedzieć. To są jedyne moje pieniądze, jakie jest piłki wniosłem. Poprawiłeś się bramkę? Nie, wydałem. Przepiłem wszystko jeszcze dziś. To jest takie popularne powiedzenie w teleturniejach i ja też tak zrobiłem. Natomiast mam też wrażenie, że grałem w meczu, który nie był czysty. I to było właśnie w kolejarzu. I to był na naszą korzyść. Ktoś myśli, że odpuścili wam mecz za dyplom teologii? Za dyplom chyba nie, ale Różyca przegrywając 0-2 grała u siebie na swojej połowie w Badanka i wydawało mi się to dosyć dziwne, zwłaszcza, że to była ostatnia kolejka sezonu i my musieliśmy wygrać, żeby się utrzymać, a Różyca była w środku tabeli. Natomiast to nie jest tak, że ja tutaj pana Zbigniewa nie cenię, bo jednak no, to jest gość, który bardzo kocha piłkę, trochę też kasy w tej piłce przerobił. A z tymi dyplomami, no to się wstrzymam, zobaczymy. Tak naprawdę wartość wyższego wykształcenia w Polsce spadła tak nisko, że nie wiem, jakim cudem ktoś chce kupować dyplomy. No. Właściwie można powiedzieć, że ten kupiony dyplom jest cenniejszy niż ten zrobiony, bo ten zrobiony jest. Podoba mi się oburzenie Jacka Góralskiego w tym artykule. Nawet nie mam matury. Ja nie mam matury. Gdzie tu jakiś te? Jestem i konkretnie, ja widzę od razu Jacka i to jest właśnie Jacek Góralski, jakiego brakowało mi na euro. Nie no, z tymi dyplomami to mówię, to jest o tyle dziwne, że tak naprawdę no kupiony, nie kupiony, czy za przysługę. No kurczę, idziesz do prywatnej uczelni, płacisz czesne, no to też jest kupiony dyplom, no pokazujesz się tam na jednych zajęciach, no nie chcę powiedzieć już wprost kupiony, bo to na pewno by było nie fair, ale nie wymaga to od ciebie tak wielkiej pracy, żeby teraz stworzyć tutaj wrażenie, że całe polskie piłkarstwo wykształciło się u jednego skorumpowanego wykładowcy. No tak nie jest, myślę, że raczej uczelnie podchodzą dosyć lekko, zwłaszcza, że jest też sporo takich, które dostają pieniądze za każdego studenta, więc po prostu celują w to. Tak była o tym afera nawet w Łodzi, nie? Tak, że zapisywali hurtem jak leci. No i co tu zrobić? No taki mamy system edukacji. No jakbyśmy, nie wiem, mieli w kraju Yale i Harvard i inne takie, to może, być może mi się jakoś bardziej obruszyło, ale że mamy takie uczelnie, jakie mamy, no to jest mi trudno się tutaj obruszać jakoś szczególnie mocno. Zwłaszcza, że znam wielu fajnych ludzi, którzy nie mają wyższego wykształcenia, ani kupionego, ani zrobionego. Na przykład, nie, Damian Smek to nie jest dobry przykład, bo nie jest fajnym człowiekiem. Ale są tacy ludzie. Damian nie ma magisterki, nawet licencjatu nie oddał, bo studiował to co ja, ale ja skończyłem studia, a on nie. No i do tego chciałem się odnieść. 63. Czy według was istnieje życie po śmierci? No zacznij, bo ty pewnie pesymistycznie powiesz. Nie. A ja myślę, że tak. No ale co się dzieje po śmierci twoim zdaniem? Co? Biegasz na niwach zielonych? Mam nadzieję, że wtedy patrzę sobie i wszystko widzę. I wiem, kto kurwa mecze sprzedawał na przykład. I sobie patrzę i tak mówię, a ty gagatku. A jeszcze jakby się trafił jakiś w niebie na przykład. Albo no ogólnie, w miejscu, gdzie trafiamy. I możesz tam podejść do niego tak. Ja teraz widzę wszystko, jak opędzowałeś derby. Gościu, co mi masz do powiedzenia? W tym niebie to muszą być straszne dymy. Ja, ale nie masz wrażenia, że niebo jest trochę tak, jakby ktoś ci garnki próbował sprzedać, że słuchaj, nie powiem ci żadnych szczegółów, jak tam jest, a jest naprawdę fajnie. Naprawdę staraj się całe życie myślą, słową, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Będzie naprawdę super. Ale nie powiem ci żadnych szczegółów. Ale będzie super. Rób to. Ja w to wchodzę. I garnki, myślę, garnki też bym kupił. Nie znam żadnych szczegółów. Tak, garnki też bym kupił. Dosyć nieprzekonujące jest to. Konstrukcja tego folderu reklamowego niebo. No tak, no ale wolę właśnie raper Mata, moim zdaniem, bardzo ładnie to określił, że staram się żyć tak, jakby było coś po śmierci. To właśnie to jest niedobre, bo
jeśli zakładasz, że jest coś po, to możesz, a tam teraz to sobie mogę pobimbać, porobić co chcę i tak później będzie. Chyba. I tak później jeszcze będę miał całą wieczność. To co ja się teraz będę przejmował? A z kolei filozof Heidegger mówi, że musisz właśnie cały czas patrzeć na to, że umrzesz pewnego dnia. To wtedy podejmujesz lepsze decyzje, bo cały czas z perspektywą na to, że jesteś istotą skończoną i twój czas nie jest nieskończony i podejmujesz decyzje z myślą przez ten pryzmat. Podejmujesz wtedy lepsze, bardziej ważne dla ciebie. A mnie to nie przekonuje, bo rozmieniałem sobie to pod tym kątem, że jak nic nie ma, nie? Że po prostu no nic. Ten, no to po co się męczyć jeszcze? Jeszcze masz 50 lat takiego, przy dobrych wiatrach, nie? No, no. 80 masz dosiąg. Jeszcze 50 lat masz tej męki. Już jak nie ma nic, no to robisz co trzeba, nie wiem, odhaczasz sobie listy swoich marzeń i już się zabijasz, no co masz dalej siedzieć. Tak jak sam, jak pazura w psach. Podobało mi się w ogóle, jak już tak wywoływałeś filozofów, nie wiem, który to mówca mówił, ale zamieścił to problem na swoim albumie. No też fajnie, ty tutaj filozofów, których nazwiska nie potrafię powtórzyć, a ja rapera, a co? Ale tam jest fragment takiego wykładu, że wyobraźmy sobie, że masz taką moc, że możesz każdej nocy przeżyć 75 lat. Tak jak sobie to umeblujesz. Ciekawy eksperyment. I że możesz sobie to zrobić na jaki sposób chcesz. I że po kilku nocach, kiedy przeżyjesz 75 lat każdej nocy, na taki sposób jaki chcesz, zaczniesz sobie dokładać ryzyka, że nie wszystko będziesz miał ustalone. Bo na początku sobie ustalisz takie rzeczy jakie chcesz, potem takie jakie drugie takie jakie chcesz i tak dalej. Ale po pewnym czasie stwierdzisz, a dodajmy jakiś czynnik ryzyka, że już nie wszystko zależy od ciebie. I będziesz dodawał cały czas coraz więcej ryzyka, aż w końcu będziesz w momencie, w którym jesteś teraz, gdy o niczym nie decydujesz. Tylko jesteś w losach świata wypchnięty. No tak, jesteś wrzucony. Zarobisz się głęboko. Po bardzo niewielu rzeczach jakby, na bardzo niewiele rzeczy masz w sumie wpływ. Jesteś na pewnych sznurkach rozpięty, możesz się trochę ponaginać w tą, w drugą, ale bardzo wiele rzeczy jest z góry ustalone. Bardzo głęboka przemowa to była w tym utworze. Także ja myślę, że istnieje, ale jeszcze nie. Mogliśmy powiedzieć tak, nie, tak i dalej. Tak. No, tak powinno być. Pytanie 64. Kiedy pojawicie się w Hyde Parku na kanale sportowym, czy była kiedykolwiek taka propozycja? Nie było takiej propozycji, wątpimy, żeby kiedykolwiek było, bo jesteśmy za krótcy. To prawda, do Hyde Parków przychodzą ludzie, którzy coś mają do powiedzenia. Jesteśmy najmami. Przychodzą osoby z pierwszych stron gazet i tym podobne, a nie my. Także spokojnie. To drugie jest takie pytanie. Pomyślałem sobie, że kiedy pojawicie się? Kiedy dostaniemy zaproszenie? Ha, to dobrze. Pytanie numer 66. Czy macie w branży kogoś, kogo możecie nazwać prawdziwym psiapsiułem? Oraz czy macie kogoś, na kogo nie możecie patrzeć? Powiem się, nóż w kieszeni otwiera. No powiedz, wbij ja mi myślę, kolejny że nóż. Jakbym miał, wbij mi nóż, jakbym proszę. Miał do przeniesienia tapcza i remont, to byś mi pomógł. Tak. Ja też myślę, że mogę Leszka nazwać swoim bardzo bliskim kolegą. Przyjaciół mam przyjaciół dwóch. Przyjaciół jest bardzo mocne słowo. Ja też mam ze dwóch, trzech przyjaciół w życiu, ja tak ale Leszek jest w tej chwili moim chyba najlepszym kolegą, bo widzimy się co tydzień, rozmawiamy ze sobą dużo, także prywatnie rozmawiamy ze sobą. Wniósłby mi tapczan, też tak myślę, więc na pewno to jest Leszek, natomiast wiem też, że mogę liczyć... No, zeżarłeś też Szczawiany, który ci zasypowałem. Tak, dokładnie. Zeżarcie Szczawianów to jest najwyższa forma poświęcenia. To zacementowało nasze koleżeństwo. Natomiast muszę przyznać, że jeszcze przez dwa dni moim bardzo, bardzo bliskim kolegą będzie Mateusz, który jest operatorem, bo z Mateuszem operatorem się znamy od lat, jeździmy razem na mecze, zjeździliśmy pół Polski. No i Mateusz też jest moim bardzo dobrym, serdecznym kolegą, ale już niedługo nie będzie z naszej redakcji, bo stąd odchodzi i nas bardzo tym rozczarował i będziemy mu to wypominać bardzo długo na każdym wyjeździe. Ciłanki też był taką osobą bardzo bliską, był na moim weselu też i tutaj drogi nam się trochę rozeszły, bo już nie utrzymujemy stosunków takich zawodowych, a kiedyś rozmawialiśmy ze sobą każdego dnia, natomiast wiem, że w razie czego na pewno mógłbym na niego liczyć. Znaczy ja tak ostatnio myślałem o tym, że często to są kwestie logistyczne, no bo na przykład myślisz w naszej redakcji, nie wiem, gdyby ktoś mieszkał bliżej, gdyby jakoś tak. Się poukładało i miałbyś z nim dużo więcej możliwości spędzania czasu, to bardzo duże szanse, że te więzi by się wytworzyły jakoś silniejsze. Rzeczywiście praktycznie każdy w tej redakcji nadaje na pewnych falach, gdzie łatwo zbudować to porozumienie. No i tak, i tutaj przypomniałeś mi, że powinienem jednak wymienić tego zbrodniarza zapalnicy, bo też rozmawiamy co trzeci dzień i wydaje się bardzo mądrym gościem. Ale mam nadzieję, że wyłączył w momencie, kiedy powiedziałem, że go nie lubię
i nie będzie słyszał tego, że go komplementuję, ale naprawdę Smyku to jest spoko typ i zawsze mogę się podzielić swoimi przemyśleniami z nim. Zresztą mu piszę, że już mam kurwa dość tej roboty totalnie i nie będę już tutaj, już ostatnie 10 minut tylko poświęcam. Budzę się następnego rano, piszę mu, co dzisiaj dam na przykład, jak jest dyżurny. Czy masz kogoś takiego, nie możesz patrzeć w tej branży? Wszyscy poza weszło, niech spierdzielają. Nie, tak zupełnie szczerze, to nie za bardzo mi się podobało nigdy działanie Adama Godlewskiego. Tak mi się wydaje, że to jest... No nie trafia do mnie to, w jaki sposób on buduje siebie. I Dariusz Tuzimek to jest taki następny gość, który wydaje mi się dosyć nieciekawy, bo jak czytasz niektóre... Nie znam ich prywatnie. W ogóle w branży ja bardzo mało osób znam prywatnie, więc to są takie rzeczy, które po prostu z ich tekstów wyciągam. No to są goście, którzy dość często przekładają jakieś swoje prywatne wojenki na to, co oni tworzą w tekstach. Na przykład Marek Wawrzynowski, z którym często się nie zgadzam. Widać, że on jest po prostu ideowcem. Tak. I on dla idei jest w stanie... Na przykład widać to też po stosunku do tekstów, choćby nam weszło, że są dziennikarze, którzy w branży, cokolwiek byśmy nie zrobili, jakbyśmy, nie wiem, zdobyli mistrzostwo świata w dziennikarstwie, to powiedzą, że nie, bo to jest pudelek i tak dalej. Ale Marek docenia niektóre rzeczy u nas i widać, to jest dla mnie taki miernik tego, czy przekładasz jakieś swoje prywatne sympatie, antypatie na swoją pracę. I nie lubię dziennikarzy, którzy bardzo mocno dają to do zrozumienia. Tak jak na przykład, nie wiem, jesteś kibicem ŁKS-u i piszesz tylko dobrze o ŁKS-ie, jak ja. Nie mógłbym na siebie spojrzeć, gdybym nie patrzył na siebie w lustrze. Czy ja mam kogoś, do kogo widok mi się nóżkę się nie otwiera? Chyba nie, bo nie robimy czegoś poważnego. Dziennikarstwo sportowe jest dosyć niepoważnym zawodem, więc trzeba by traktować to jako coś niezwykle poważnego i się tym przejmować, żeby ach, ale napisał ten tekst. Dlaczego on tak nie docenił, nie podał dalej mojego tekstu? Więc kurwa, piszemy o piłkarzach i robimy wywiady z piłkarzami i rozmawiamy o piłce. To nie są rzeczy, to są kwestie rozrywkowe dla wielu osób potrzebne, bo po prostu dają im pewien luz, pewną zabawę, no ale nie widzę w tym czegoś takiego, przy czym możesz się tak przejść, że nóż w kieszeni. Dla mnie jeszcze to dodam tylko, bo tutaj nie mam wiedzy o czymś takim zbyt wielkiej, natomiast bardzo mi się nie podoba w dziennikarstwie, znaczy w ogóle mi się nie podoba w życiu, jak ktoś ma na przykład trzecią żonę i ósemkę dzieci, każdą żoną inne. To mi się nie podoba na przykład. I wiem, że są dziennikarze sportowi, którzy mają bardzo nieuporządkowane życie pod tym kątem. Mhm. No ale nie, tutaj znowu, no nie znam ich prywatnie. Nie znam przyczyn. Na pewno uważam, że przydaje się każdemu dziennikarzowi sportowemu to, co na przykład często mówił Krzysiek Stanowski, któremu w żaden sposób nie przeszkadzało robienie kolejnych sukcesów w dziennikarstwie sportowym. Łączenie z powtarzaniem, że jakby jutro wszyscy dziennikarze sportowi zniknęli z planety, to nic by się nie zmieniło i nikt by na tym nie ucierpał. No tak, to prawda. Pewien to... zdrowy dystans mieć do tego, co robimy, naprawdę nie zaszkodzi. To jest fakt. Dlatego też takie branżowe imprezy, jakieś tu, gale i tak dalej, to też mnie nie kręci tak za bardzo. Nigdy nie byłem nawet na żadnej gali, no bo naszą robotą jest zabawianie innych, a nie zabawianie siebie nawzajem, tak mi się wydaje. No, dobra. Dalej. Najgorszy dym, jaki powstał w redakcji. Z jakiego powodu? Z takiego dymowego. Jak opon nie ulokowaliśmy. Pamiętasz, jak opon nie ulokowaliśmy? Nie, ty już opowiadałeś o jednym w quizie, dymie, ale to był raczej taki anegdotyczny. Ale nie, co z oponami było? No mieliśmy deal z jakąś firmą od opon i nie zrealizowaliśmy tego dealu do końca. Mhm. I no, pamiętam, że wtedy trochę był dym. Ty byłeś naczelnym wtedy? Tak. To znasz kulisy w takim okresie. No nie dopilnował tego naczelny, bo był baranem. I dlatego został zmieniony i teraz wszystko jest dopilnowane. Co to było z nim oponami? Nie pamiętam, jakiś deal był taki, wiesz, że zróbcie 4 teksty, a my zrobiliśmy 3 i do 4 nie było chętnych, minął termin i się wszystko sypnęło. Znaczy wszystko się chyba nie sypnęło, bo to się rozeszło po kościach, no ale ja to mocno przeżyłem, bo bardzo się angażowałem w tę rolę i brałem to do siebie, że jeśli coś jest bardzo mocno niedopilnowane, w dodatku z mojej winy, no to uznaję to za coś bardzo niedobrego. Nie podobało mi się to, że tak to zawaliłem jako naczelny. Ale takich dymów, takich widowiskowych? Pamiętam czasy jeszcze na weszło, kiedy na przykład jak Ciąki jechał na mundial czy gdzieś, to zostawało 6 osób do pracy i ktoś musiał brać 2 dyżury w tygodniu. Więc takie rzeczy na przykład. To wtedy też mi się wydaje, dużo pracowaliśmy. Ale teraz pracujemy w sumie jeszcze więcej, więc nie do końca. Nie, dym jest cały czas na weszło w takim kontekście, że jest naprawdę dużo pracy. Jak sobie myślicie, że okej, ja sam mówię, że dziennikarstwo sportowe jest zawodem, przy którym trzeba zachować pewien dystans, że naprawdę
nie robisz operacji chirurgicznych, nie jesteś onkologiem i trzy kroki do tyłu odnośnie tego, co robisz, zachowaj, to będzie z korzyścią dla wszystkiego. Co mówię, w żaden sposób nie oznacza tego, że nie możesz robić dobrze swojej roboty i wierzyć w to, co robisz. Natomiast cały czas naprawdę jest bardzo dużo pracy, dużo poświęcenia czasowego musisz, żeby być po prostu konkurencyjny, żeby po prostu dobrze to robić. Cały czas. Był chyba wywiad z Janem Urbanem, się wydaje? Mm-hmm. Nie, właśnie nie z Janem Urbanem. Z Jerzym Urbanem. Z Jerzym Urbanem. I to mi się bardzo nie spodobało i chyba stan też poprzednio. A, wtedy. Tak, to było to on był zdjęty czy był masa? Bo były dwa takie kontrowersyjne. Były dwa kontrowersyjne to bardzo wywiady. Tak, jak wjechała, to też miałem niesmak. Że nie z każdym jednak, nie wszystko się nadaje do tego, do publikacji. Chociaż Hubert jest doskonałym dziennikarzem, bo Hubert Kęska robi te rozmowy i Hubert zawsze hoduje w zasadzie, że z każdym wypada porozmawiać. No ja rozumiem jego podejście, rzeczywiście tam Hubert użył w pewnym momencie, czy jakbym miał zrobić wywiad z Hitlerem, to bym zrobił, no pewnie, żebym zrobił, tak? Tak, tak. I to natomiast by było ciekawe, tak? Nie zawsze u nas... Ale na weszło akurat, to też musi być w pewnej określonej konwencji. Jeśli robisz, no weszło, nie wiem, czy pasowało do konwencji wywiadu z masą. No nie, po prostu ja tego nie czuję. Mamy pod 30 minut, chyba mamy tak, robić ciebie zgodnie znowu z życzeniami Mateusza. Lecimy dalej. Musimy was ostrzec, nie będzie odpowiedzi na wszystkie pytania dziś, bo mamy tylko 2:50 na dyktafonie. Tylko 2,5 godziny, prawie 3 godziny mamy tylko. Natomiast odpiszemy na większość pytań, znaczy na wszystkie odpowiemy. Część tu w programie, część odpiszemy pisemnie na YouTubie, a część może jeszcze kiedyś dogramy. Szybkie strzały. Ulubiony film? Przekręt. Pulp Fiction. Ulubiony zespół, wykonawca muzyczny? To się zmienia, ale no tak przekrojowo może radio. Ja chyba na teraz problem, wcześniej bardzo długo Kazik. Ulubiona książka? Dziennik 1954, Tyrmanda. Kamień na kamieniu, Wiesław Myśliwski. Ulubione danie? Ale trudne. Chyba będą to naleśniki mojej małżonki. Ja ogórkowa. A no tak, jeszcze swoja pewnie. Niekoniecznie, ale tak, robię taką ostro kwaśną. Czy mocno kwaśną, o to mi chodzi. Ulubiony napój bezalkoholowy? Kawa. Bezalkoholowy. No chyba energole. No. Energole to jest treść mojego życia. Ulubiony alkohol. Rodowite karmelowe. Ja jeśli już, no to... O, mój teść robi świetny bimber cytrynowy. On jest owiany legendą również w redakcji. To może to. Znam te wszystkie. Teraz mi na wakacjach. O, masz tu bimberek taki. Ma. Wziąłem na szczęście tylko jednego drinka. Ulubione miejsce na wakacje. Brak. Łódź, Bałty. Natomiast muszę przyznać, że w tym Ostrowie fajnie dla rodzin z dziećmi, bo nie ma takiego tłoku. Dom czy mieszkanie? Pewnie dom ostatecznie. Ja mieszkanie. Blok, bo w blokowisku to jest jednak inaczej. Fajnie. Pies czy kot? Pies. Kot. Cel, marzenie zawodowe, które chcielibyście zrealizować? No powiedz, wbij kolejny nóż w moje serce. Chciałbym nagrywać program z kimś... Fajnym, z kimś takim uznanym, z kimś popularnym. Gdzie ci wbiłem nóż w serce? Jak powiedziałeś, że weźmiesz kampera z jedzeniem zamiast mnie zjeść. No tak. Byś to przyszłościowo, Kuba. Dobrze. Odnośnie wizyty na bezludnej wyspie. To jest twój cel? Nie, tak. Nie, że co, że zabrać kampera na bezludną wyspę? Tak. Nie, no szczerze mówiąc, cel, marzenie zawodowe. Chyba już problem polega na tym, że no nie wiem. I robiłem wywiady, które chciałem robić. Jesteś człowiekiem wypalonym. Co? Jesteś człowiekiem wypalonym zawodowo. To właśnie tak naprawdę celem jest to, żeby walczyć z wypaleniem zawodowym. Nie pozwolić na wypalenie zawodowe, które pewnie już jakiś czas temu się zdążyło pojawić, ale teraz mam dużo energii. Po prostu w tym momencie chodzi o podtrzymanie energii. Tyle. Ja mam takie marzenie i się podzielę. Chciałbym, żeby tyle z YouTube'a zarabiać, żeby nie musieć robić nic innego. Byśmy sobie tylko tu siedzieli, nawet możemy siedzieć cały tydzień i sobie tak pitolili i sobie gadali. I to jest mój cel zawodowy, także nie przewijajcie reklam, prosimy. Siedzę w fanzoli. Pytanie 70. Czy to jest forma życiowa, Kuba, kondycja fizyczna, Leszek Twitter? Leszek na Twitterze ostatnio kosi tak, że na urlopie sobie tak sprawdzałem i tam masz tak, że co lepsze tweety, to ci czasem na górę wylosowuje. To Leszka to są tam non-stop na górze tweety.
A jeśli chodzi o kondycję, no, odpowiem za siebie też. Za siebie też odpowiem, że to nie jest moja życiowa, bo życiową formę miałem na studiach, kiedy trenowałem 3 razy w klubie w tygodniu i chyba z 8 razy na studiach i wyglądałem wtedy jak patyk. Taki byłem chudy. Ja też życiową formę miałem na studiach, choć wtedy nie miałem Twittera. Kuba non-stop nadaje OKS-ie, nie żeby to przeszkadzało, bo robi to tak nienachalnie, w odróżnieniu od redaktora, no nieważne. Czemu Leszek nie wspominasz specjalnie często o Widzewie? Rozdzielasz kibicowanie od pracy, czy jednak to nie jest aż taka miłość jak ŁKS do Kuby? Tak, to nie jest aż taka miłość jak Kuby do ŁKS, bo Kuba jest rzeczywiście fanatykiem, chodzi na wszystkie mecze. Musi być zawsze bardzo blisko klubu. No ja nie jestem aż tak rzeczywiście mocny. Jest widzę w moim klubem, sympatyzuję z nim, natomiast to nie jest, myślę, że nawet 70% tego, co Kuba Leuka jest. Wolelibyście stoczyć pojedynek o piłkę z jednym Jackiem Góralskim wielkości Lukaku, czy z trzema Lukaku wielkości Jacków Góralskich? Kurczę, ja chyba tych Lukaku bym wziął. Ja też. Góralski. Jacek to poza wjeżdża i ten z tymi bochami. Ale to jest poezja. Nasz najlepszy reportaż chyba, Jacek Góralski. Tak, przecież mam dużo sentymentu do niego. Tak, no, to było tak, że Leszek zrobił jakieś 85% roboty, więc to jest jeden z najlepszych. Zawsze tak gadasz i nigdy tak nie jest. Pytanie numer 73. Czemu Łódź jest taka zaniedbana? Bywałem tam dość często i muszę stwierdzić, że jest jednym z najbrzydszych miast, jakie widziałem. Być może nacisk tutaj jest na bywałem, ponieważ znam relacje osób. Na przykład Rocky mi swego czasu mówił, że właśnie miał opinię na temat Łodzi, że jest zaniedbana, a ostatnio przyjechał i mówi, kurczę, sporo się w tej Łodzi zmienia. Nie, ja też uważam, że to jest generalnie dosyć taka spora dysproporcja między tym, co myślą o Łodzi ludzie przyjezdni, którzy są tutaj przez chwilę, a tym, co myślą sami łodzianie, bo wydaje mi się, że to się dość mocno zmienia i no ja jestem mega zadowolony z miasta, w którym żyję i na pewno w porównaniu do tego, co to było 20 lat temu, to jest pięknie. Ja mieszkam w ładnym miejscu w Łodzi, bardzo sobie chwalę. Wczoraj szedłem spać i słyszałem tylko świerszcze. To było wspaniałe. Mieszkam w bloku, a słyszałem tylko świerszcze, żadnych tramwajów, niczego. To było wspaniałe. Więc naprawdę można piękne miejsca w Łodzi znaleźć. A ja ten wielkomiejski sznyf tak lubię. Ja mam tak, że jak wyjdę na balkon, to tylko tramwaj. Tu, ale przy tramwajach też można przyzwyczaić tak, że to ci usypia. Tak. Ja lubię swoje blokowisko. Nie zamieniłbym go na żadne inne. Ja powiem jeszcze jedną dygresję. Ale to śmiało, śmiało. Wiesz co, jak byłem mały, to rodzice tak spytali, że moglibyśmy się przeprowadzić, bo już jest taki czas, że możemy się przeprowadzić. Gdzie byś chciał, chyba? Chciałbym tu. No i nie będę zdradzał ulicy i tak dalej, ale przeprowadziliśmy się spod numeru 17 na numer 12. Na tej samej ulicy, w takim samym identycznym bloku, tylko kawałeczek dalej. No i potem, kiedy ja wyfruwałem z rodzinnego gniazdka, no i się zastanawiałem, co dalej i tak dalej, to się przeprowadziłem z 12 na 17. I teraz rodzice mieszkają. Cudownie. Także biziutko. Przygoda. Przygoda. Jestem przywiązany do tego miejsca. Tak to powiem. Możesz. Czy Leszek również w życiu prywatnym jest takim nieco wycofanym mistrzem ironii, czy jednak kamera nieco go krępuje? Nie bardzo wiem, jak na to odpowiedzieć, bo to nie jest pytanie do końca do mnie. Ciężko ocenić samego się. Nie, jak jesteśmy poza kamerą, to Leszek jest taki sam, jak jest przed kamerą i wydaje mi się, że ja też, nie wiem, może raczej tak. Chociaż moja rodzina jest w szoku. Mówi tak, Kuba, ty się odzywasz. A tak na imprezach to głównie siedzę tak? sobie. Tak, tak, że Kuba, ty umiesz mówić. Po polsku. Do tej pory myśleliśmy, że Ania wyszła za mąż za obcokrajowca, który się nie odzywał, bo za nie rozumie. Tak, za niemowę. A okazuje się, że się zdarza. Natomiast Leszek poza kamerą jest taki jak przed. Pytanie numer 75. Dlaczego pizza jest okrągła, kawałki trójkątne, a pudełka kwadratowe? Ja powiem. Nie wiem. A ja powiem. Wiem. Tak? Tak. Jak to Da Vinci, nie? Ten. To jest po prostu ideał. Ideał, to, tak? Że masz wszystko. Może tak być. Czyli Da Vinci jest ten człowiek Da Vinci'ego, tak? To jest ten jego podział idealnych proporcji. To po prostu te idealne proporcje są tak naprawdę w pizzy. Tak. Okay. Bo to jest trójkąt wpisany w kwadrat, wpisany w koło. Znaczy koło wpisane w kwadrat. Przekonałeś mnie. Tak. Pytanie 76. Dlaczego ŁKS nie awansuje do Ekstraklasy przez najbliższe 2 lata? No ja uważam, że awansuje, więc to Kuba, ty jako defetysta musisz odpowiedzieć, dlaczego ŁKS nie awansuje. Pewnie dlatego, że ja mu kibicuję. Jakbym kibicował komu innemu, to by awansował, a tak to pewnie się wywali gdzieś na ostatniej prostej. Ale szczerze powiedziawszy, jakbym miał tak dziennikarsko ocenić, nie mieszając do tego swoich klubowych sympatii, to ŁKS jest jednym z faworytów w tego sezonu. O Boże Święty, no dobra. Nie, to będzie kompromitacja, no ale dobra. Kto by wygrał pojedynek siłowania na ręce? Zaraz zobaczymy.
Tylko nie rupuj. Aj. Przepraszam za pięć. A ty jesteś innoręczny. Ale dostałem szczepionkę. A, dobra. Lewą to ja. Trzy. Ręka za tyłu, tak? Trzy, cztery. Boże, że mordę, jak gig. Nie, jest remis. Ja się bronię głównie. Kurwa, jest remis, kurwa. Kurwa. No nie mogę, nie mogę. Remis. Nie no, jak widzę kurwa twoją minę, to może jednak remis mnie nie powinien zadowalać. O kurde. Ale naprawdę, myślałem, że będziemy tak trzymać do końca. No jeszcze trochę wytrzymał, ale już przypuściłem atak taki tak? Końcowy i nawet nie ruszyłem, bo centymetr to już był dobra. A się zmęczyłem. To nie jest łatwe. Kolejne pytanie, czy gracie na stare, czy na nowe? Na stare. Nie no, ja już na nowy, bo bramkę szłapał. Jak bramkę szłapał. A nie, tak na podwórku to na stare. No chociaż nie no, to jest tak pomiędzy zwykle. Pytanie 79. Jeden posiłek, jaki moglibyście jeść codziennie do końca życia, no to jest pewien dubel, no bo ja bym spokojnie przeżył na ogórkowie. Ja też na tych naleśniczkach. Zwłaszcza, że są dobre i można zrobić na słodko i na ostro. Ja na ostro wolę. Pytanie 80. Idąc za przykładem Jacka Góralskiego i licencjatu z teologii, jakie kierunki wykształcenia przypasowaliby się do pozostałych reprezentantów? Trudne pytanie. To jest dobry pomysł na tekst na weszło, ale tak z biegu rzucić to nie wiem, czym potrafił. Tak. Puch, już tak, żeby jeszcze rozbawić. Wyższa szkoła hałasu, tak? Coś takiego. Robienia hałasu. Myślę, że znalazłbym pewnych kandydatów do takiej wyższej szkoły robienia hałasu. I być może na tym wypadałoby poprzestać. Na pewno Krychowiak coś z jakimś fashion. Nie wiem, czy jest jakiś kierunek o fashion, ale... Jest Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi. Uh-huh. ASP. Także Krychowiak ASP, Wyższa Szkoła Robienia Hałasu, bez nazwisk. Ale jest bardzo nazwisk. Pytanie 81. Czy któryś z was potrafi pływać? No, zakładam, że ty Kuba potrafisz pływać, bo potrafię. Jednak jest to wymagane. Na studiach. Ja nie potrafię, ale dwa razy się topiłem. Jak byłem młody, to bym cię uratował, a teraz już bym nie uciągnął cię pewnie, bo niestety, ale... To fajne są migawki z takiego topienia się, bo miałem jakieś 6 lat i poszedłem do rzeki i zacząłem się topić i tylko tak, wiesz, zanurzysz się pod wodę, no i toniesz, ale na chwilę się wychylasz i widzę tak, mój ojciec coś tam robi, nie tam grill czy coś, ja się wynurzę i nagle jest takie spojrzenie ojca. To ja się znowu zanurzam i widzę, ojciec jak hasło, nie w moim kierunku, nie? Znowu się zanurzam i tam jest ręce, także rzeczywiście tak. No, miałeś ciekawe te rozrywki właśnie. Wskakiwanie przez samochody. Kontakty ze śmiercią od samego początku. No, tak to było. Pytanie 82. Gdybyście wylądowali w Górniczej Dolinie Korinis, to do jakiego obozu byście dołączyli? Ty pewnie nie wiesz. Nie wiem. Natomiast... Ja chyba bym dołączył do nowego obozu, bo ma najfajniejsze stroje, ale generalnie, bo tam jest taka sytuacja, że jest stary obóz, gdzie są stare porządki i robisz na pana, system feudalny, nowy obóz buntownicy i sekta. I trzeci obóz to jest sekta. Do sekty nie, no bo to sekta, no, nikt nie chce być w sekcie. Nowy obóz ma fajniejsze wdzianka, a stary obóz ma coś, co ja bardzo cenię, możesz sobie być w strefie komfortu. Pracujesz na pana, on cię broni i luz. Ja bym pewnie, tak by się skończyło, że mimo, że oni mają fajniejsze ciuchy, takie z niebieskim, fajne, to ja bym został w starym obozie, bo po prostu nie jestem asertywny i skoro już mnie tam przydzielili i dali kilof do kopania, to bym tak się kopał. Mhm. Tak jest w życiu zresztą, jak mi dali kilof, to chcę do teraz kopę. Pytanie 83. Jak wygląda wasz typowy dzień pracy? O której zaczynacie? Ile czasu w niej spędzacie? Ile meczów przerabiacie? Pozdrówcie Maldiniego. Całe spotkania. Pozdrawiam Maldiniego. Leszek się zapoznał z pytaniem, ja je czytałem, więc już mogę zacząć odpowiadać. Generalnie dzień pracy wygląda tak, że wstajemy rano, proponujemy zazwyczaj jakieś swoje rzeczy dyżurnemu, co zrobimy.
Są też plany tygodniowe, które wysyłam do Rokiego i Roki wtedy daje teksty, że na przykład w sobotę daje ci reportaż. No to już wiesz, że w czwartek wypadałoby wstać i do kogoś zadzwonić w przypadku Leszka, albo wstać i poczekać, aż Leszek mi wyśle wszystko, co by dzwonił. W przypadku mnie. Ja sobie siedzę wtedy i czekam. I czytam na przykład Twittera w tym czasie, jak Leszek pracuje. No i poza tym mamy naradę o 10 codziennie, na którą niektórzy chodzą. Ja też bywam. Dość często, chyba że jestem na urlopie, to wtedy mniej. No i co? Oglądam mecze całe, oglądam meczów dużo, zazwyczaj nawet w wolnym czasie oglądam mecze. Godzinowo tak gdzieś wychodzi, ile? Zdychę dziennie, nie? Nie, na przykład teraz pierwsza kolejka Ekstraklasy, no to wszystkie mecze, ty byłeś na urlopie, więc wiadomo, ale ja obejrzałem wszystkie mecze, jeśli na przykład miałem w poniedziałek wolne i chciałem go spędzić cały z żoną, no to już odpuściłem sobie, ale we wtorek miałem dyżur, więc z rana włączyłem sobie powtórkę, więc jednak jeśli nie oglądasz, jeśli chcesz się specjalizować w Ekstraklasie, a tak jest, że no, założyłem sobie, że już ta Ekstraklasa musi być, no to jeśli nie oglądasz całych meczów, to ci umknie. Nie nadrobisz tego skrótami, nie nadrobisz tego opiniami. Są pewne zdarzenia, które mają, nie wiem, aspekt komediowy, który jest potrzebny. Widzisz rozwój tych zawodników. No, nie powiesz, jaki miał mecz Jan Kliment, jeśli znasz tylko notę i to, że strzelił gola, tak? Ja na przykład nie wiem, kim jest Jan Kliment. nie jestem w stanie powiedzieć. Ani jak zagrał, ani nic takiego. Ja powiem wam tylko tak. Jest naprawdę czasowo bardzo dużo pracy i każdy, kto się nowy melduje w pracy, jest zaskoczony tym. Znaczy zaskoczony. No myślę, że ma takie zderzenie, że musi to udźwignąć. Tak? Bo to jest czasowo bardzo dużo. Musisz być cały czas na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje. A dzieje się bardzo dużo. Tak jak kibice interesują się jedną drużyną, no to my w tym momencie musimy mieć znawstwo w 18 drużynach, no i jeszcze ogółem wiedzieć, co tam się dzieje, nie wiem, w pierwszej lidze, no jest dużo informacji do przetworzenia. Tak, Twitter non-stop, praktycznie media społecznościowe non-stop. Leszek ma ten przywilej, że nie ma Facebooka na telefonie zainstalowanego, więc... Nie, musiałem to odciąć, bo... Ja dostaję jeszcze komunikaty, przez cały urlop sobie czytałem właśnie, co tam robicie ciekawego. A, pracują. pracują. Mam to znowu, tak schowałem telefon za 10 minut, a zerknę. Nadal pracują. Ha, to są goście. Natomiast jest mało wolnego takiego typowo, stricte wolnego. Bo nawet jak masz dzień wolny, to zazwyczaj planujesz, co zrobisz w dzień pracujący. Coś się zdarzyło, więc tak będziesz miał do nadrobienia, skumuluje ci się. Jest jakiś mecz. No teraz tak, europejskie puchary, no to też dzisiaj masz też cały wieczór, no powiedzmy, że i tak musimy to obejrzeć, nie? Czy będziemy coś z tego robić, czy nie, musisz to obejrzeć, żeby wiedzieć, co się dzieje. Że też jest fajna praca, bo no kurczę, każdy chciałby posiedzieć 3 godziny w barze, tak jak my sobie teraz siedzimy 3 godziny w barze i gadamy. Natomiast jak wyjdziemy z baru, to jeszcze Leszek pisze bloga. Ja pisałem wczoraj swojego bloga, kiedy miałem urlop, czyli na urlopie też pracujemy w sumie. Nagrywamy wieczorem, oglądamy wszystkie te mecze 3, potem nagrywamy odcinek następny. Także łącznie pewnie z 12 dzisiaj wyrobisz, nie? Nie skarżymy się, że w ten sposób jest mnóstwo zawodów dużo cięższych, ale rzeczywiście czasu ta praca wymaga bardzo dużo. Tak. To jest niezawisłe. Tak. Jest jeszcze pytanie, jakich dziennikarzy cenicie najbardziej w branży? Pewnie możemy, nie wiem, poza Weszło wyjść, no bo na Weszło to wiadomo, że wszystkich... Właśnie ja głównie Weszło czytam, to jest mój problem. Bo trudno mi powiedzieć o kimś innym, gdyż zazwyczaj na Weszło znajduję to, czego potrzebuję. Jak chcę coś statystycznego, pogłębione, to sobie otwieram tekst Smyka. Jak chcę fajny wywiad na kontrze, to sobie otwieram Paczula. Jak chcę jakiś wywiad, no to też mam to na miejscu. Reportaże, wszystko mam na miejscu, więc głównie tych twórców z Weszło cenię. Natomiast wydaje mi się, że fajną robotę wykonuje Paweł Wilkowicz. Nie pomyliłem? Paweł Wilkowicz. Mhm. Wydaje mi się, że szeroko dużo sportów ogarnia. A jeszcze... chcesz się dostać do nowej telewizji? Tak, Paweł Wilkowicz. Tak, tak. Miałem taki plan, że ktoś kupuje nasz format, Netflix na przykład, i nam płaci tyle, że tylko siedzimy w barze i gadamy. To ja powiem tak. Michał Okoński na Euro bardzo mi zaimponował swoimi felietonami, natomiast no, on mało polskiej piłce pisze, więc no, tutaj jakby nie mamy tych punktów stycznych. Na Euro mieliśmy punkty styczne i mi się to fajnie czytało, natomiast wiem, że raczej nie poświęci tekstu, nie wiem, Górnikowi Łęczna, to jest problem. Na pewno Michał Trela, no właśnie, Michał tak, Trela ma dużo takich wnikliwych tekstów, gdzie rzeczywiście możesz się czegoś dowiedzieć. No i Grabek ma mega pióro, Paweł Grabowski, tak. Ma już jak pracował na Weszło, to było to widać, natomiast nie do końca pasował mu, chyba tak sądzę, taki tryb pracy, gdzie nie tylko robisz ten tekst, taki swój, to dzieło środowe, dajesz swoje dzieło życia we środę, tylko też pracujesz w poniedziałek, wtorek, czwartek i tak dalej. Jest Darek Faron też, który teraz jest bodajże na WP,
I też z tego co wiem, Paweł Kapusta mu mówił, żeby właśnie szukał też tematów pozapiłkarskich i Darek się świetnie w tym sprawdza. Generalnie no, jest bardzo dużo dobrych dziennikarzy, tak? Piotrek tak. Żelazny idzie swoją utartą ścieżką, którą sam sobie jakby wymyślił, tak? To też to szanuje to jego podejście. Także jest rzeczywiście z wielu bardzo zdolnych ludzi w dziennikarstwie sportowym, więc... Ciąki oczywiście, jasne, że tak. Ciąki top. No ale... Lubię historię Tomka Orbana na przykład, który był nauczycielem i gdzieś tam został wymyślony przez Eleven, że, no bo on dużo pisał na Twitterze o piłce niemieckiej, zawsze wnikliwej. Pracował wtedy jako nauczyciel, został wyłowiony przez Eleven, no i teraz cały czas konsekwentnie idzie swoją drogą. Jest to no, dziennikarz jakby inny od nas, bo on rzeczywiście stawia 100% na merytorykę. My jesteśmy, no, mamy ten element komediowy, tak? I czasami patrzę z takim, on to jednak tylko ta merytoryka i ty się obronił, ty idzie. Także bardzo szanuję Tomka. I kibicuję mu, żeby jak najwyżej zaszedł. Także możemy wymieniać bardzo wiele nazwisk, tak jest. Generalnie polskie dziennikarstwo sportowe moim zdaniem stoi wysoko. Bo jak sobie czytam czasem zagraniczne teksty, to są dupy. A te nasze są fajne. A co do nas, no to wiadomo, że ten, ale to jak Szymon Janczyk, jak ja pamiętam tą sytuację na jakiejś naradzie, tak? Że ja mówię, dostałem informację, że i tutaj jest nazwisko pewnego polskiego piłkarza, może pójść gdzieś tam. Jeszcze w trakcie tej narady Szymon Janczyk zweryfikował, że się gówno znam, nie mam żadnych informacji. Ta siatka, którą sobie... Tak. Szymon Janczyk naprawdę i jego kontakty, to jest coś, przy czym w ogóle nigdy nie mieliśmy jakichkolwiek postępów, a Szymon w takim wieku już ma tak. Całe te... To super. No i kołko pióro. Kołko to jest mistrz pióra. U nas o każdym moglibyśmy. Kołek ma te researchy. Poza smykiem. Tak. No, poza smykiem. Smyku się nie nadaje niczego. Janek Mazurek ma taki zadziorny z tych wywiadów, tak? Na tak, to co ostatnio obnażył przecież Chudego, dobrze pamiętam? Jest taki, był mega wostrzony wywiad, no to był chudy. Tak, to też Janek Rekutowski na przykład uważam, że był taką trochę, no dużo, na Euro bardzo dobrze się pokazał w tych programach, tak? Zero stresu i tak dalej. Bardzo, bardzo fajnie wypadał. Tak, no można by naprawić. No możemy o każdym. Teraz ci, o których nie wymieniliśmy się, tylko obrażą i ukręciliśmy sobie bat. No na szczęście nie oglądają. Tak. Oglądają nas tylko rodziny. Leszko, 84. Czemu zdecydowałeś się na obranie takiej drogi zawodowej? Dlaczego nie garncarstwo? Bo nie byłem za dobry w garncarstwie i wydało mi się to prostsze, że skoro nie znam się na garncarstwie, to pójdę w pisanie. No, to dobra odpowiedź. 85. Jak wygląda forma zatrudnienia weszło? Umowa o pracę, czy raczej B2B, a może umowa o dzieło plus premię od stanu podstawy? Ja mam swoją firmę. Ja mam swoją firmę od lat wielu, ale Leszek ma. Ja też mam swoją firmę i w ten sposób się rozliczam. No, to jest chyba dosyć wygodne w dziennikarstwie, bo tak. Często masz jakieś poboczne robótki gdzieś tam, ktoś coś chce, więc to jest dosyć wygodne, chociaż podatki są do płacenia. Pytanie 86. Jaki jest wasz rekord na setkę? Nie mam pojęcia. Na 60 metrów to biegałem. Miałem, nie wiem, 9-3 coś takiego. A na setkę to chyba już nie biegaliśmy na studiach. Tylko bez notowania wyników jakieś było takie. Bardziej na technikę. 87. Wasz ranking ulubionych bramkarzy i top bramkarzy ekstraklasy. Czy mamy jakichś ulubionych bramkarzy szczególnie? Maciej no, Szczęsny na pewno. Ja bardzo lubię Michała Kołbę, zwłaszcza, że no nie za fajnie się ułożyła jego kariera. Mm-hmm. Został trochę, no nie powiem, że oszukany, ale zaufał nie tym ludziom, którym powinien zaufać. Teraz wraca w trzeciej lidze, fajnie by było jakby on się podniósł, bo to jest piłkarz, który przeszedł drogę od trzeciej ligi do ekstraklasy i na każdym poziomie grał faktycznie. Podobnie zresztą jak Max Rozwandowicz. Edwina van der Sara zawsze bardzo lubiłem, też z bramkarzy. Jeśli chodzi o zagranicznych, no to myślę, że Gigi Buffon. Też zawsze jakoś. No i oczywiście dla mnie najlepszym bramkarzem w dziejach jest Toldo. Po meczu Holandia-Włochy 0-2000 to był najlepszy występ bramkarza, jaki w dziejach w życiu widziałem. Tak mi się wydaje. To jest tak działa sentyment i nostalgia, ale to było coś niesamowitego. To bramkarze, no to co, Stypica? Boruc nieźle w sumie się prezentuje. To jest mnóstwo dobrych bramkarzy w tej lidze. Tak, Michał Szronik, zapomniałem. W każdym programie. I teraz już mówię, że w każdym programie będę mówił o tym, że Michał Szromnik to dobry bramkarz. I to dobry bramkarz jest. Pytanie 88. 87. Mówiliśmy o zamku w Heros, o Malcolm Mecz. 88. Ulubiony. Tak, ale to jest 88 już. Pytanie 89. Dlaczego Łódź jest taka brzydka? Też już mówiliśmy.
Pytanie 90. Kuba, co sądzisz o przyszłości Michała Kowy? O, to jest pytanie jakby. Wydaje mi się, że ma szansę zostać drugim bramkarzem, jeśli będzie ciężko pracował na treningach. Myślę, że pierwszym może już mieć ciężko, bo jest Marek Kozioł. A jeśli się zdecyduje trener Wiczuna na opcję młodzieżowiec w bramce, bo z takiej też ŁKS korzystał, no to myślę, że Arndt może stanąć między słupkami, ale myślę, że jeśli nie będzie młodzieżowca w bramce, to jako drugi może się przebić. Dobra, to ty musisz czytać. Pytanie 91. Kuba, czy zdarzyło ci się kiedyś zdjąć czapkę rybaczkę i jak pokaźna jest twoja kolekcja czapek rybaczek? Właśnie zdjąłem, akurat, bo no strasznie się zmęczyłem tym siłowaniem na rękę, bo zdałem się już wszystko, 100%. Mam chyba 4 rybaczki. Mam tę, mam tą, którą kradnę żonie Weekend Offendera, mam kapelusz Zawiszy i mam kapelusz ŁKS-u od WRW Gang. Leszek, czy jak wypijesz alkohol, to mówisz szybciej czy wolniej? Nie wiem, nie mam pojęcia. Leszek nie wypija alkoholu od dawna już. Więc... Tak, ale nie wiem, czy kiedyś piłem alkohol przy tobie, żebyś pamiętał, czy mówisz szybciej czy wolniej? Nie, nie pamiętam. Chyba mogę mówić szybciej, to bardziej tak, ale nie jest możliwe, to... możliwe, że tak. Tak, teraz ja mam jakieś takie przebłyski, że mogłeś mówić szybciej. Pytanie 92. Leszek, czemu u ciebie jest w sumie tak mało na wyszło? Nie myślałeś, żeby z Kamilem Gapińskim skomentować jakiś mecz? Nie wiem, czy jest mnie mało na wyszło. Jestem tu od 8 lat, mam swój cykl felietonów, cały czas publikuję jakieś wywiady, mam ten program z Kubą. Jest mnie mnóstwo na wyszło, co można wnieść choćby po... Co potwierdzi moja żona, czyli ile czasu poświęcam weszło. Stan Euro, Liga Minus, a mecz z Kamilem Gapińskim bardzo chętnie, jak najbardziej, jeśli Kamil mnie kiedyś zaprosi, to na pewno takie doświadczenie, jak miał Kuba, skomentowanie meczu Ekstraklasy. Myślę, że byłoby ciekawym doświadczeniem. Fajnie, jakby doszły nam jeszcze nowe obowiązki, to było fajnie. Tak, tak. To jest właśnie to, że to będzie znowu wymagało, żebym pojechał do Warszawy, spędził cały dzień w Warszawie, czyli znowu nie miał absolutnie tego dnia żadnego życia prywatnego. Niestety musicie pamiętać, że istnieje coś takiego jak kwestie logistyczne w tym wszystkim. Leszku, czy uprawiasz jakiś sport poza pisaniem? Pytanie 93. No nie, aktualnie nie, absolutnie nie. Jestem dumny z rozegrania jednego meczu w B-klasie. Jest to naprawdę rzecz, która choć okupiłem ją kontuzją i tym, że przez 3 tygodnie chodziłem na jednej nodze, to byłem z tego tak niebywale dumny, że sobie nie wyobrażacie. Jednak gdzieś to kopanie piłki naprawdę głęboko zakorzenione siedzi w człowieku. A poza tym tylko piszę. Mega fajna rzecz. Natomiast ja tylko jeszcze korekta w A-klasie. W A-klasie, nie w B-klasie. Pytanie 94. Czy myślicie, że potraficie być zabawni, czy uważacie swój program za taki? Ja myślę, że Leszek potrafi być zabawny, a ja sobie tutaj siedzę. I taka jest moja opinia. Ja myślę, program jest zabawny, bo jak Leszek czasem pierdychnie tekstem, to się znaczy, śmieje. Widzicie, tutaj też będzie jakieś pytanie, bo tak sobie przyglądałem, czemu ja się nie uśmiecham, a tak naprawdę co odcinek, Kuba, coś takiego powiesz, że ja pękam ze śmiechu. Natomiast to teraz takie trochę tak, lizanie się tak. Nie wiadomo po czym, także odpuśćmy. Ale mogę ci wybaczyć, że nie zabierzesz mnie na bezudną wyspę, bo tak ładnie skomplementowałeś. 95. Czy polska liga jest przepłacona, skoro ciężko w niej kogokolwiek zatrzymać po jednej dobrej rundzie? Jest niedoinwestowana na pewno. Mamy tak, myślę, że mamy za mało pieniędzy generalnie, żeby rywalizować nawet ze średniakami, bo jak zwrócisz sobie uwagę, to nie jest tak, że na przykład Liga Bułgarska jest dużo bogatsza od polskiej, bo jakieś tam, wiesz, Czarnomorze... No jest jeden klub bogatszy od Polski. Ale jest jeden taki, który spokojnie nas kasuje. W Chorwacji jest jeden taki, który nas spokojnie kasuje. Wszędzie jest taki 1, 2, 3 kluby, gdzie jest mocna czołówka i peleton. U nas tak nie ma i dobrze, moim zdaniem, bo nasze tradycje piłki i w ogóle nasze państwo nie ma takiej tradycji, że jest, nie wiem, silna stolica i prowincja, tylko mamy faktycznie dużo fajnych, silnych ośrodków i piłkarskich i ogólnie i to niejako wymusza to, że rywalizacja jest zdecydowanie większa, ta wewnętrzna też, przez co ciężej jest komuś uciec. Legia próbowała uciec, ale w końcu nie uciekła, bo się wewnętrznie skłóciła i pokłóciła, więc to też im się tak do końca nie udało i ja myślę, że faktycznie, jeśli mielibyśmy bogatsze kluby, to byśmy lepiej grali. Natomiast też na pewno jest przepłacona pod tym kątem, że właśnie ten wyrównany poziom sprawia, że no, trzeba dosypywać. I jest mnóstwo pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa, czy też z samorządów, gdzie potem prywatni muszą to dosypywać, te różnice. No i przez to wszystko się tworzą takie małe banieczki i może być jednocześnie niedoinwestowana i przepłacona. Taki paradoks. Coś, dla mnie jest coś takiego jak kolejność dziobania. Tak? Ekstraklasa zawsze będzie gdzieś w tym łańcuchu pokarmowym, mniej więcej w takim miejscu. I tak jest całkiem nieźle pod kątem tym, że przyjeżdżają do nas kluby zachodnie i chcą kupować młodych zawodników. Natomiast
nie ma takiej szansy, żeby polski piłkarz, nawet jeśli, tak, jeśli każdy jutro dostanie 10 milionów euro, każdy w tej lidze, no to to nie jest tak, że jak będzie zdolny piłkarz i on dostanie ofertę z czołowego klubu, no nie wiem, z Ligi Włoskiej, to on nie będzie chciał tam pójść, bo on chce się rozwijać. Jemu te pieniądze nic nie dadzą na długą metę. Więc zawsze będą ci wyróżniający piłkarze wyjeżdżać, nawet jeśli będzie trochę więcej pieniędzy w tej lidze. I trzeba się z tym pogodzić, trzeba je umieć mądrze reinwestować. I tak. To prawda. Pytanie 96. Czy możecie się zamienić miejscami? Możemy, ale, to, ale może. Znaczy, moglibyśmy tak generalnie, ale nie teraz. Nie. Nie, nie możemy. Pytanie 97. Kuba, czy jako kibic ŁKS-u mógłbyś się unieść ponad podziały lokalne i trzymać kciuki za widzę grające Mistrzostwo Polski z Legią? Chyba nie. Nie jest to jakaś szczególnie chwalebna cecha, ale chyba nie. Nie potrafiłbym. Mimo, że mam dużo znajomych, przyjaciół, znaczy nie przyjaciół, nie, ale dobrych kolegów, tak jak dzisiaj już określiliśmy, którzy sympatyzują z Widzewem. Mój kuzyn, którego kocham, jest Widzewiakiem. Mój szesny, którego też kocham, jest Widzewiakiem, ale nie potrafiłbym kibicować, bo by się potem ze mnie śmiali też. Pytanie 98. Gothic, Osąd Bohatera. Bardzo fajna gra, polecam Leszkowi. Leszek w nią nie grał. Liczę, że kiedyś zagra. Pytanie 99. Skąd wziął się pomysł na taką koncepcję programu? Barmienta. Naturalnie wyszedł. Tak. Stwierdziliśmy, że skoro mamy gadać o polskim piłkarstwie, to naturalną scenerią jest jakiś lokal, który nas nie wyrzuci. I na razie nas o to wyrzucają. Chodzi, nas jeszcze nie wyrzuca, choć... Jesteśmy w szoku, że nas nie wyrzucają, tak. Bo dzisiaj na pewno robimy problemy, że siedzimy tu tyle czasu. To prawda. Wstrzymujemy dużo rzeczy tutaj aktualnie. A koncepcja co? Najpierw był też program w radiu, gadaliśmy sobie we dwójkę o piłkarstwie polskim. No myślę, że po prostu też skumaliśmy nawet podczas pandemii radąc sporo, znaczy chyba zawsze, że mamy podobne poczucie humoru i jak będziemy sobie siedzieć gadać, to może to zatrybić. Tak, to wydaje, prawda. Nie? Co prawda, no, z Włodzimierzem Gąsiorem byłoby fajniej, bo bylibyśmy na bezludnej wyspie i byśmy się... Włodzimierzem Gąsiorem byś się mniej najadł. No. W sumie. Nie, no tak, to prawda. Jak Leszek bo generalnie chronologia była taka, że najpierw zalecono nam, że mamy zrobić audycję o Łodzi, w momencie, kiedy Fundamu przyszedł do Widzewa. No i kiedy nam już zalecono, że mamy zrobić audycję o Łodzi, to stwierdziliśmy, że skoro i tak nagrywamy, to nagramy dwie, bo nagramy jeszcze Tetryków. No i z czasem się okazało, że w Tetrykach jest nam swobodniej nawet niż w tej łódzkiej audycji. Pytanie numer 100. Czy w sytuacji, kiedy Kuba byłeś redaktorem naczelnym, a więc w pewnym sensie przełożonym Leszka, pojawiały się między wami zgrzyty? Czy były chwile niezręczne, zakuszające waszą przyjaźń? No ja mogę powiedzieć, że czasami było mi wstyd, jak na przykład miałem gorszy moment na Weszło, czyli nie wiem, zawaliłem coś w tekście, były jakieś błędy, czy nie wiem, zgłaszałem jakieś plany i nie zrealizowałem, to było mi rzeczywiście wstyd przed Kubą, bo było założenie też takie, że będę dla niego, no nie wiem, no wsparciem, tak, w tej funkcji, nie? I mam wrażenie, że czasami tak po prostu nie było. To też było dosyć takie dziwne, bo zostało utworzone stanowisko redaktora naczelnego w tamtym okresie i była grupa takich osób wówczas, która liczyła 5 osób chyba, ty, Kuba Białek, Roki, Sadomek, chyba, i to chyba wszystko. Ja. I ty. Tak. I ja. Gdzie no, pomyślałem, że to są ludzie, którzy są tak długo na Weszło i tak dużo tutaj zrobili, że czułbym się nieswojo, gdybym im coś tak wprost kazał, że nie wiem, Leszek, jedź, zrób do Mielca tekst. Bo wiem, że cię boli Wielka Stal Mielec, idź, zrób tam tekst. Byłoby to niezręczne, więc w tej grupie raczej nie wydawałem poleceń, nikogo nie ochrzaniałem w ramach tej grupy, tylko starałem się tutaj, żeby to były bardzo takie demokratyczne rządy, co oczywiście było błędem, bo wszyscy weszli kompletnie na głowę redaktorowi naczelnemu i bardzo dobrze się stało, że nastąpiła zmiana na tym stanowisku, ale nie mogło być zgrzytów, bo ja nigdy nie dyscyplinowałem nikogo z tej grupy, nie przypominam sobie przynajmniej, żebym kogoś z tej konkretnej grupy dyscyplinował. Czasem zdarzało się tak z młodszymi, którzy no, po prostu też tego oczekiwali, żebym im jakoś pomógł w takim sensie, że pokierował ich w jakiś sposób, że na przykład Hitchcock to nie jest poprawna pisownia. Kroki mówił w Q&A Liga Minusowym, że nie zgłaszał ci planów, robił sobie co tam akurat uznał za stosowne. Tak, tak było. No i dobrze, i fajnie chłopaki działają, dobry przekaz leciał. Na stronie nic nie było przez 3 dni z rzędu. Nie, no. Pytanie 101. Jak wasze małżonki wytrzymują wasze zainteresowanie polską piłką i futbolem ogólnie? Są z nami nadal, to jest tak. Dosyć duże poświęcenie z ich tak strony. Dużo czasu nam to zajmuje, to prawda, ale też no, są pewne korzyści, że można czasem
uelastycznić tę pracę tak, żeby coś zrobić. Na przykład moja żona najgorzej chyba znosi, jak wyjeżdżam do Warszawy, tak? No bo to często zjada cały dzień, jeszcze wieczorem nieraz nie masz pociągu, żeby wrócić. I to jest słabo. Tak? Ale no jest to spore obciążenie rzeczywiście dla naszych małżonek, no bo codziennie praktycznie gdzieś tam jesteśmy. W barze i chlejemy. Jesteś cały czas rozpięty między tą pracą. Nawet czasem wyłączasz, nie wiem, komputer czy coś, ale coś jeszcze mieliśmy. Tak, no i patrzysz jeszcze na telefon, bo w sumie na Twitterze... Bo jakiś mecz w sumie się toczy właśnie, nie? A to sprawdźmy, kto strzeli. Tak jest. Pytanie 102. Czy graliście kiedyś w gry z serii Total War? Niestety nie. Również nie. Ale znam, szanuję. Też znam. Pytanie 103. Chętnie dowiedziałbym się, co czytacie w wolnej chwili. Czy więcej gazet, portali sportowych, czy może jednak więcej książek? Ubolewam nad tym, ale głównie portale sportowe niestety. Nie ma czasu na książki, kiedy jest takie zatrzęsienie meczów jak po pandemii. Ja zauważyłem, że spadek czytelnictwa u mnie nastąpił wraz z pandemią. Tak? Tak. I jak się wznowiły te mecze. No bo wcześniej było jakoś tak, że był jakiś wtorek, że się nic nie działo totalnie, no to mogłeś sobie usiąść i faktycznie coś poczytać. A teraz jest wtorek, gdzie się niby nic nie dzieje, ale w praktyce Premier League odrabia mecz, w praktyce jest taki mecz, taki sraki i tak dalej. No i co? I leży książka i nieczytana jest ona. A u ciebie? No, mogę powiedzieć, że rzeczywiście codziennie coś tam czytam, czy ewentualnie audiobook leci zawsze przed snem. Nawet moja żona już ma na przykład wspomniany Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego. Bardzo często leci, bo tam dowolny fragment w zasadzie już jest taki nasz i sobie leci przed snem przez całą noc. Ładna tradycja. Pytanie 104. Mało was i na przykład Kamila Kani w kanale sportowym, a jesteście dobrymi ekspertami. Co musicie robić, żeby tam się dostać? Zauważyłem też brak pana Kotleszki w Misji Futbol, czy stoją za tym jakieś powody merytoryczne? No nie wiem, to jest kanał sportowy. Nie jesteśmy w zarządzie kanału sportowego, żeby się wypowiadać w takich kwestiach, jak dlaczego Adam nie jest w Misji Futbol, czy dlaczego nie ma Kamila Kani w kanale sportowym. Tak? Adam chyba na urlopie był teraz jakoś zresztą. Natomiast czemu nas nie ma? Bo nie jesteśmy zaproszeni. Znaczy, ty jesteś często Wyszłopolskich. Znaczy, no co, tak, ty też. No, to jest bardzo spoko. I... Tak, i to jest program... To nie są, wiecie, na przykład okay, moglibyśmy zgłosić propozycję takiego programu w kanale sportowym, ale sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy mielibyśmy taką dowolność i luz w kanale sportowym, który jednak jest troszeczkę dla widza, który spodziewa się no mniej szalonych treści niż to, co czasem się wyprawia w tym programie. Więc myślę, że to jest z korzyścią dla was, którzy oglądacie nas regularnie, że jesteśmy na Weszło, gdzie Paweł mówi, no tam nagrajcie co chcecie i nie wnikam. Tak. Tam musielibyśmy dużo bardziej się po prostu zmienić. No Leszek nie mógłby już na wizji powiedzieć narkotyzowaniu się. A powiedział to poza kamerą. Powiedz jeszcze jak byłem... O kanibalistycznych historiach. A to jak, też było jak dobre. Jak kopnąłem psa, też się to opowiadałeś. O kanibalistycznych, ale to z kanibalizmem dość. Co jeszcze wymyślisz? Kopnąłem psa? Nie. Możemy zdradzić tak, że dzisiaj poza wizją powiedziałem o tym, jak kopnąłem szczeniaczka. Nie było tak. A także jak Kuba był na urlopie, to przyszedłem pod jego blog i napisałem, że... Kuba głupi kaowiec, tak. To są te historie właśnie z kulis. Nie, ale narkotyzował się, naprawdę. Ale to już nie mówię nawet. Nie, no dobra, żarty. Dalej lecimy. Pytanie 105. Kategoria egzystencjonalizm. Panie Leszku, co było momentem przełomowym w pańskim życiu, po którym skonstatował pan, że euforia i entuzjazm są przereklamowane? Czy było to zniknięcie pieniędzy z komunii, czy dopiero mundial w Korei? Nie zniknęły mi pieniądze z komunii, gdyż poszły na komputer. O, proszę. Więc był z tego konkretny efekt, to był pierwszy komputer w domu i rzeczywiście na to poszły pieniądze z komunii, nawet jeszcze zostało dorzucone do tego, więc nie był to na pewno ten moment. Też mi nie zniknęły pieniądze z komunii, ale chyba wydaje mi na głupoty, tak mi się wydaje. Tak? Nie, bo ja rzeczywiście nie dostałem do ręki, że tak powiem, tylko ja zostały zagospodarowane na komputer. Znaczy ja chyba opłaciło? Dostałem i kupiłem sobie Lego jakieś albo coś takiego, tak mi się wydaje. Rower dostałem też na komunię, Górala. Rower górski to nie byle co. Natomiast, to ty mówisz. Mundial w Korei też nie. Na pewno takim ważnym momentem była samobójcza śmierć jednego z moich najlepszych przyjaciół, gdzie no jeszcze dzień wcześniej spędzacie praktycznie co dzień, co drugi dzień w swojej paczce i nagle tego gościa po prostu nie ma i ty wiesz, że on poszedł na most i popełnił samobójstwo. Tak? I wtedy no, to jest takie coś, co na pewno każe ci się zastanowić nad tym wszystkim. A później dochodzą różne inne momenty, to nie jest jakby nigdy jeden moment. Ale na pewno euforia i entuzjazm to nie jest tak, że nie są
obecne w moim życiu, ale czy są przereklamowane? Pewnie nie. Zarazem. To jest bardziej złożony temat. I ostatnie pytanie, 113. Teraz sobie przeskoczyliśmy, bo wybraliśmy sobie takie, co nam się pasuje do koncepcji. Falek 274 pyta: panowie, dokąd to wszystko zmierza? Do końca zmierza to. Prawie ponad 2 godziny na pewno. Chyba ponad 2,5 godziny gadaliśmy i to jest już skandalicznie długo. Jak już wchodzą historie narkotyzowania się, kompletnie zmyślone, o kanibalizmie, kompletnie zmyślone, to już nie ma sensu dłużej gadać. Dokąd to wszystko zmierza, Leszku? Do śmierci. Do zagłady. Wszystko zmierza do zagłady. A na koniec? W każdej chwili. A na koniec okazuje się, że po śmierci nic nie ma, tak Leszek twierdzi. Tak. Więc wszystko jest strasznie do dupy. Tak jak nasz program na przykład. I dobiega końca on. Mieliśmy odpowiedzieć na wszystkie 250 pytań. Zdołaliśmy pewnie na jakieś 100. Na pozostałe będziemy odpisywać i pewnie będziemy odpisywać dosyć szybko. Nie, bo... no ale też nagramy. A może też nagramy jeszcze? No nie, no bo tu jest jeszcze 100. Wiesz, nie przyjrzyliśmy sobie wszystkich pytań. Myślę, że trzeba będzie nagrać jeszcze jedną część, gdzie odpowiemy na te pytania, ale już wybrane, tak? Już przebierzemy z tych pozostałych pytań. A na resztę odpiszemy. Na pewno żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi. No bo na przykład jest pytanie, czemu mam takie otłuszczone podgardle? Pytanie 121. Muszę na nie odpowiedzieć. Bo jestem jebanym grubasem. Ale to nie jest aż tak. Nie, nie jest aż tak. Jesteś taki, wiesz co, jesteś taki w przededniu miejsca, gdzie zaczniesz się zbliżać do zatrważającej wagi. Tak. Ja jestem jakby, biorę rozpęd. Jestem jak Adam Małysz Willingen tuż przed wyjściem z progu. I teraz będą o kilogramy i będzie się, moja żona się będzie łapać za głowę, tak patrzeć jak ta waga. Przy twoim wzroście to nie jest waga, która by była w tej chwili nie, jakaś wzrost taka... mnie ratuje w tym momencie, ale po podgardu widać, jaka jest prawda. No ale są też wakacje. Zimą zawsze trochę szuplejemy, bo wiadomo, trzeba znajdować jedzenie pod śniegiem. To nie jest łatwe znajdować jedzenie pod śniegiem, zwłaszcza w Łodzi, gdzie już jest przebrane. Tyle. Więc wrócimy do tego, ale już w jakiejś formie bardziej przystępnej, takiej godzinowej pewnie. A na resztę odpowiemy tekstowo. Tak, a jutro, ja w niedzielę zapowiadam, że w piątek odcinek. Ha, co? To dobre. No bo teraz jest niedziela, bo oglądacie to w niedzielę, do rosołu prawdopodobnie. Słuchacie naszego fanzolenia. Natomiast odcinek pewnie będzie następny w piątek, taki regularny, a potem jeszcze druga część Q&A gdzieś będzie. Tak. Nagramy to sami, bo Mateusz nas opuszcza, osieraca nas. Nasz operator odjeżdża. Będziemy płakać, oczywiście. Damy mu prezent, ale nie dzisiaj, bo jeszcze nie zdążyliśmy kupić. No i będziemy go systematycznie pozdrawiać, że o, zobacz, patrz, Leszek, jesteś niewyspany. Dlaczego? A, bo montowałeś filmik. Ha, jak Mateusz montował, to byłeś wyspany. Nie, bardziej. Nigdy nie jest wyspany. To fakt. No, tak to jest właśnie. To co, herbatki się napijesz jeszcze? Idziemy pomóc Jackowi z wnoszeniem krat. Tyle możemy dzisiaj zrobić, dlatego dla o to chodzi. Zasmuciłeś mnie, bo myślałem, że powiesz tak jak zawsze, herbatki się napisać. Nie, my już idziemy. Bo to jest taki, wiesz, taki hasło odzew, nie? Zbliża się już koniec, chcesz wyprosić gościa, nie powiesz im, dobra, słuchajcie, dupa w troki spadać. Tylko, czy herbatki może? I ta herbatka jest taka absurdalna. Tak, już tak, ledwo się tak, zjedliśmy już wszystko, co mieliście. Może herbatki dzisiaj, ja bym tak... Ty, a się zasiedzieliśmy, nie, już jedziemy, już tam, jedziemy. Nie wiedziałem, że to jest takie zaklęcie. Przy zaproszeniach weselnych to nas ratowało zawsze. Znaczy nas nie ratowało, tylko czekaliśmy już, aż nas wyproszą. Mm-hmm. Napisać herbatki, nie, idziemy. Niewiele jest bardziej niezręcznych doświadczeń w życiu człowieka niż zapraszanie na wesele. Jeżdżenie, wszystko jest trudne dla obu stron, naprawdę trudne. No jeszcze jest to, że na koniec jest pożegnanie i stoisz w przedpokoju i oni stoją w przedpokoju i tak, no to ta, to tu, pa. I czasem 20 minut w przedpokoju, nie? Mnie to irytowało, bo byłem takim niesfornym dzieckiem. Znaczy nie, byłem bardzo grzecznym dzieckiem, posłusznym, ale zdarzały mi się takie momenty, takie przebłyski, a teraz będę niesforny. I zawsze jak właśnie rodzice, czy byliśmy gdzieś z rodzicami, czy rodzice gościli i oni już w tym przedpokoju, te 20 minut, mówię tak, a nie mogliśmy spędzić tego czasu przy stole? Musimy w przedpokoju stać? Dlaczego w przedpokoju? Tam są krzesła, tam jest wygodnie, a wy stoicie w przedpokoju i gadacie. Albo my się już zbieramy. No to się zbierajcie, a nie 20 minut stoicie i gadacie. Ja myślałem, że jak pada to, może się jeszcze herbatki napijecie i twoi rodzice, nie, my się zbieramy, a ty mówisz. Tak. Chcę herbatę, dużą. Tak. Nie robiłem tak. Zbieramy się, bo siedzimy już w tym przedpokoju z wami, bez sensu totalnie. Do zobaczenia, trzymajcie się, siemano.
weszło. Będziemy płakać. Będziemy płakać, bardzo mocno będziemy płakać, dlatego że przed nami jakieś 6 godzin ciężkiej pracy.